No to zaczniemy standardowo, czyli dlaczego akurat fantastyczna karczma. Mm. No więc tak, zaczęło się od tego, że ogólnie jestem fanem książek, szczególnie Fantazy. No i tak przeglądałem YouTube i zauważyłem, że jest sporo kanałów o książkach, ale tak nie za wiele, które by robiły takie stricte, proste recenzje właśnie książek fantazy. No to stwierdziłem, że pora coś takiego zrobić. No i. Właśnie, bo mój kanał nie był na początku, nie celował w ogóle w anime, tylko zakładałem go z myślą o recenzjach książek. No i tak myślałem po prostu nad jakąś nazwą, która, której nie ma na YouTube i tak po prostu jakoś na początku też zastanawiałem się nad, nie wiem, Fantastyczna Tawerna, bo wiadomo, że to synonimy. No i tak jakoś ostatecznie wyszło, że wytworzyła się Fantastyczna Karszma to dlaczego w takim razie przyszedłeś na anime i, i, i co? I zacząłeś w ogóle y, z tymi książkami, czy, czy od razu przyszedłeś do anime? Nie, nie, nie. Książki na początku kanału były, w sumie nadal są, bo, ponieważ nie usunąłem tych recenzji. Yy, I to jakoś tak, nie wiem, to, to nie było tak, że ja sobie tak, nie wiem, psyknąłem palcami i stwierdziłem, że teraz zacznę robić anime. Tylko na początku to wynikło, wyniknęło z takiej myśli, że... Chcę pomieszać. W sensie takim, że nie chcę robić tylko recenzji książek, tylko przeplatać to razem z recenzjami anime. No, ale już potem zaczęło być coraz mniej tych recenzji książek, zaczęły się one pojawiać coraz rzadziej. Był moment, że już w ogóle przestały się pojawiać. Chciałem potem wrócić do tych książek się tam pojawiły z dwie recenzje, ale ostatecznie potem jakoś to tak przeszło, że stwierdziłem, że lepiej mi po prostu tworzyć o anime. Mm -hmm. A bo ty miałeś nawet taki pomysł kiedyś, żeby założyć drugi kanał albo wrócić z tymi recenzami z tego. E, tak, na, tak, tak, tak. Miałem, coś miałem, coś coś e, ale ostatecznie z niego zre zrezygnowałem, ponieważ stwierdziłem, że po pierwsze na obecną chwilę mam zdecydowanie za mało czasu. I że jak już to po prostu lepiej ten czas w pełni poświęcać na zajmowanie się właśnie tematyką anime, mangi tego typu pokrewnych rzeczy. Mm -hmm. No to w sumie zadaje też moje kolejne pytanie: czyli, dlaczego zacząłeś na, na YouTubie? Czyli, po prostu, żeby robić takie recenzje książek, tak? Fantazji, e, tak, że tak, tak. Brak. Stwierdziłem, że, że tak, że nie ma ich szczególnie wiele i że e, stwierdziłem, że też miałem taką chęć po prostu bardziej wygłaszania swojej opinii, bo już kilka razy wcześniej mogę powiedzieć, że nieco z, z YouTubeem próbowałem, ale też po prostu lubiłem pisać teksty. Wcześniej już też pisałem recenzje książek, więc stwierdziłem, że. Spróbuję w takiej formie, bo zawsze mnie do tego ciągnęło. Okej, okay, rozumiem. A czy masz jakiś cel YouTube'owy? Nie wiem, czy to cyfra, czy, czy nie wiem, przyszłość związana z YouTube'em? Mm, nie, raczej nie. Z, oczywiście tam jakieś drobne plany, załóżmy, na ile chcę, załóżmy, zdobyć w danym roku, mniej więcej sobie zakładam. Ile chciałbym, żeby było, ale jakichś takich bardziej większych planów to nie mam. No po prostu myślę, że nie ma też się na co to nastawiać, a jak przyszłości z YouTube'em absolutnie nie wiąże, tylko po prostu jako pasję. To, to jaka jest ta cyfra, którą chcesz osiągnąć w 2022? No, chciałbym dobić do 3000. Obecnie zaraz dobiję do półtora, ale jak teraz patrzę mniej więcej na ostatnio, patrzę na przypływ subskrypcji, to raczej jeśli nic się nagle nie ruszy, to raczej się nie uda, ale no to zobaczymy, bo też no na razie mam taki okres, yy, że bardzo mało wrzucam filmów z powodu braku czasu i dopiero tak mniej więcej od połowy maja będę mógł ruszyć na nowo, więc wtedy może coś bardziej zacznie przypływać tych subskrypcji. Ale to tam wiadomo też, że subskrypcje to nie jest jakiś wielki wyznacznik. I tak po prostu taki sobie cel narzuciłem, żeby był bardziej. Także mnie to po prostu będę szczęśliwy, jeśli się to stanie, ale to też wiadomo, że to nie jest nic takiego, na czym mi szczególnie bardzo zależy. W sumie suby nic nie znaczą w tym no czasie. Tak, no tak, ale... tak. No to no taka też. tylko cyferka. Ale wiesz, no jak masz, jak trochę ich masz, to jednak tam zawsze cieszy. Dobra. A czy masz jakiś cel życiowy, jak już nie YouTube'owy? No, obecnie chodzę do klasy maturalnej, więc moim celem jest na pewno satysfakcjonująco napisać maturę. Choć na razie nauka do niej nie idzie mi szczególnie dobrze. W sensie takim, że trudno mi się za to zabrać. No, ale potem planuję iść na studia. Na razie plany są takie, żeby iść na studia historyczne. No, a potem co dalej to zobaczymy. Aha, czy nie patrzysz jakoś tak dalekosiężnie, że o wtedy i wtedy będę miał. Nie, nie, nie. No, Ja myślę, nie, myślę że to nie ma też co tak zakładać, bo to nie wiadomo. Co, co się stanie i jak ścieżki pokierują? No okej, okay, no ka każdy sobie celuje w co chce. No ja na przykład chyba bardziej żyję z dnia na dzień w sumie. Także y, rozumiem. E, okej, okay. a czuwasz, że twoje życie ma sens? Czy jesteś takim szarym człowiekiem, który nic nie znaczy w tym wielkim świecie? Hmm, widzę pytania egzystencjalne. No, kilka takich e... jest. No to trudno powiedzieć, no bo też nie, nie, nie sądzę, żebym się jakoś tutaj był jakimś wyróżniającym się człowiekiem. No teoretycznie mogę powiedzieć, że jestem takim sobie szarym człowieczkiem, ale absolutnie mi to nie przeszkadza, ponieważ ja zawsze miałem takie podejście, że dla mnie najlepiej żyć rutyną. Ja nie jestem człowiekiem, który by jakichś ekstremalnych yy, przeżyć szukał. Ja bym mógł sobie, nie wiem, codziennie na przykład, yy, już mówiąc o przyszłości, nie wiem, chodzić do pracy, wracać do domu i tak w kółko cały czas, by nic więcej się nie musiało dziać i by mi to w pełni pasowało ponieważ ja bardzo lubię rutynę, więc można, można nazwać, że jestem szarym człowiekiem, ale ja też nie, żebym był jakimś tutaj pesymistą i mówił, że moje życie nic nie znaczy, bo ja akurat oczywiście jak każdy mam jakieś dołki, ale ogólnie jestem <coughs> raczej zadowolony ze swojego życia, więc nie narzekam. E, a jak wygląda proces robienia twoich filmików, bo powiedziałeś, że lubisz bardzo pisać teksty, a jak tam z nagrywaniem i montowaniem u ciebie? E, no tak, czyli pamiętasz jeszcze, że mówiłem, że lubię pisać teksty a to od razu jeszcze powiem, że przepraszam, jakbym czasami nie wiem, smarkał albo kaszel, bo mam delikatny kaszel. Mam nadzieję, że nie będzie jakoś szczególnie przeszkadzać. No dobra, ale wracając do pytania. No to tak, no to może zacznę od początku, czyli od tego pisania, bo to też nie wyglądało u mnie chyba aż tak jak u każdego. To znaczy, że jeśli nie mam jakiegoś takiego przymusu, że wiem, że muszę jak, raczej jakiś odcinek wrzucić w danym terminie, co akurat no, u mnie nie zdarza się często, bo wrzucam zazwyczaj wtedy, kiedy po prostu skończę, no to wygląda tak. Piszę na początku taki szkielet scenariusza, gdzie nie ma to jakiejś wielkiej złożoności pod względem zdań, czyli to są takie po prostu luźne myśli. Potem to drukuję. Jako, że mi znacznie łatwiej, raczej znacznie łatwiej przelać myśli na kartkę pisząc ręcznie, no to wtedy wstępny taki scenariusz już z zdaniami bardziej złożonymi i wszystkim ułożonym zapisuję na kartce. Potem przepisuję to na komputer, jeszcze raz drukuję. Wtedy dopisuję jakieś rzeczy, o których nie wiem, wtedy zapomniałem, lub jakoś inaczej sformułować i też jakieś y, inaczej lepiej myśli ująć. No i jeszcze raz przepisuję. Potem czytam na głos. Poprawiam jeszcze raz jakieś błędy, jakieś bardziej językowe, żeby coś lepiej brzmiało i tego typu. No i wtedy czytam ostatni raz na głos, bo jak się czyta na głos, no to wiadomo, że wtedy słychać co brzmi lepiej. No, i jeśli jest wszystko ok, no to wtedy zabieram się za nagrywanie i u mnie proces nagrywania też zawsze chwilę trwa, bo e, wiadomo, że czasami człowiek zauważy, że, nie wiem, coś można lepiej przeczytać, albo się pomyli, i potem wychodzi na to, że, nie wiem, film trwa 10 minut, a nagranie przed wycięciem tych powtórek czy błędów e, miało, nie wiem, 40 minut, e, więc wycina się sporo. No i potem, nie wiem, czy mam też mówić o montowaniu i tego typu sprawach, czy? Znaczy, no jak u ciebie to wygląda, czy to lubisz, aha. Czy, czy bardzo aha, ta, aha, to jest tak. uciążliwy no to, proces, jak to u ciebie hmm. wygląda? No to tak, no to jeszcze do niedawna w sumie uważałem za najbardziej uciążliwy proces dla mnie montaż wideo, ponieważ ja ogólnie, no dopiero niedawno bardziej zmieniłem styl w sensie takim, że montuję normalnie z przejściami, bez żadnych Ramek i tabelek, bo wcześniej miałem same ramki i tabelki, było to spowodowane tym, że ja po prostu właśnie nie przepadałem za montowaniem. No i też wtedy to znacznie szybciej jest. Mimo wszystko to i tak chwilę zajmowało, bo zawsze staram się podkładać konkretne sceny pasujące pod to, co mówi a nie jakieś losowe. I też nie używam AMV-ek, więc wszystko sam musiałem wycinać z odcinków. Ale od teraz montuję tak właśnie, można powiedzieć, w pełni. Z przejściami, z efektami, różnymi tego, tego typu rzeczami. I nadal może nie, może nie mogę powiedzieć, że jestem fanem tego, ale czasami potrafi naprawdę sprawić to przyjemność i w sumie zaczęło mi się to podobać. Chociaż czasami, jak nie wiem, ma się odcinek, który trwa 15 minut czy więcej, i to może być mozolne. Ehm, aczkolwiek, no, całkiem to polubiłem. Na pewno tym, co najbardziej lubię, w sumie razem z pisaniem, o ile nie nawet bardziej niż pisanie. To jest montowanie audio, bo ja bardzo staram się, bardzo dużą wagę przykładam po, do podkładania muzyki pod to, co mówię, i to u mnie wygląda tak, że ja e, wrzucam dźwięk do Premiere Pro. Raczej wrzucam swój głos do Premiere Pro i tam podstawiam różne muzyki. Tam pod, pod, staram się podpasowywać też właśnie pod to, jak muzyka leci. Czasami robić jakieś przerwy, żeby te najlepsze fragmenty było słyszeć najgłośniej i tak dalej. Żeby jak najlepszy klimat można powiedzieć, budować w swoich filmach. I to jest w sumie to, co ja bym mógł robić cały czas, prawie. I tak średnio w sumie mogę powiedzieć, że lubię nagrywanie, bo właśnie denerwuje mnie zawsze, jak się czasami na niektórych kwestiach i 10 razy mylę, i muszę je 10 razy nagrywać, i potem to wszystko wycinać. Eee, tak więc, no, myślę, że tak to wygląda. Mm -hmm. Co do tego montowania audio, to bardzo to widać, w sensie, ja sobie to leję chyba najnowszy twój filmik teraz przed na mm. nagrywaniem I, i, i to też przypomniało mi, jak robiłeś też na Animedii czasami, że to jest bardzo takie filmowe, mam wrażenie, że mówisz, mówisz, mówisz i nagle ta muzyka właśnie, ty się wyciszasz, a muzyka leci głośniej. A tak, to jest tak. bardzo spoko ja to... i to mm. na przykład nie jest jak u mnie, że przejście jest w sumie podgłosione na dosłownie kilka sekund, nie wiem, dwie, że nie wiem, z miejsca piętnastego na czternaste i to jest na chwilę, mm. tylko że u to trochę trwa I, i to bardzo spoko wygląda, to trzeba przyznać. No ja to robię tak, właśnie ja to robię jako przerwę między akapitami, aka żeby oddzielić się od myśli też. No akurat ten odcinek, o którym mówisz, to może nie, że sprawił mi najwięcej problemów, ale to jest odcinek, który nigdy w życiu nie montowałem dłużej, bo to był akurat odcinek na te odnośnie mangi i po raz pierwszy montowałem odcinek właśnie z mangi, gdzie było trzeba pobierać panele. Pobierać kadry, potem niektóre wycinać w Photoshopie, bo miałem jakieś różne swoje dziwne pomysły, i mi to zajęło kilkanaście godzin, jak nie więcej. Ale ostatecznie jestem zadowolony z efektu, więc to najważniejsze. No, to jeszcze powiem, że co do tego drukowania scenariusza, to naprawdę nietypowo, chyba nikt tak nie powiedział, i pierwszy raz słyszę, żeby coś, coś takiego było, ale dużo widzę pracy w tym scenariuszu wkładasz i nie wiem, czy, czy ko koszta nie, nie, nie przekraczają dochodu z YouTube, jak ty tyle razy drukujesz to wszystko. No. Mo może i tak, mam całe stosy papierów, no ale cóż, no staram się po prostu, żeby było, żeby było jak najlepiej i też nie było żadnych błędów w scenariuszu i żeby to brzmiało, mogę powiedzieć, może to zabrzmi wyniośle, ale jak najbardziej profesjonalnie, no ale no mówię, tak mi jest po prostu lepiej, jak miałbym tylko na komputerze pisać, to no nie wiem, jakoś tego nie widzę szczerze mówiąc, próbowałem kiedyś i tak gorzej mi się po prostu przelewa myśli. Mm -hmm. Nie wiem, czy zgubiłem, jak mówiłeś, ale py pytanie brzmi, jeżeli już odpowiedziałeś to, to, to skipnij to. Czy, dlaczego mm -hmm. zmieniłeś ten montaż? Bo zmieniłeś, to widać, na początku miałeś właśnie te ramki, co ja przyznam szczerze, że jak mam czasami filmiki z tymi ramkami, gdzie do, dobre plusy i złe plusy, to mnie to najbardziej wkurza, bo napisy muszę dodać i to jest dodatkowy proces dla mnie, to jest więcej roboty niż normalne sceny, e, a, ale dlaczego? Czy już odpowiadałeś na to, czy mi umku, umknęło? E, nie, nie, mówić? nie, tak, tak nie do końca odpowiedziałem w sumie. E, powiedziałem, że zmieniłem, ale nie, w sumie chyba wydaje mi się, że nie powiedziałem tak dokładnie dlaczego. E, no to tak, w sumie mówisz, że to więcej roboty, tylko wiesz. Tak miałem po prostu ramkę i w tę ramkę wstawiałem jakieś sceny i nie musiałem jakichś przejść robić, też aż tak bardzo nie starałem się zawsze, żeby coś jakoś fajnie wyszło. A tak to po prostu, no nie wiem, dodawało się kilka razy tekst. Znaczy, zdjęcia z tekstem, jak jest tam wady i zalety, i się po prostu wklejało, kiedy o tym mówię więc tam nie, nie było jakoś, mogę powiedzieć, dużo roboty. Zawsze to robiłem w finalnym efekcie, tym procesie montażu, już. No ale co do tego, czemu zmieniłem? No to mogę powiedzieć tutaj, że w sumie przyczyniła się do tego Animedia, ponieważ no, na animedii nie montowałem już z tymi ramkami. No bo stwierdziłem, że nie chcę też tak swojego stylu przenosić że po prostu lepiej, żeby lepiej to wyglądało wszystko. No, i ten film mój o podróżach, ten mój pierwszy film na Animedii to był w ogóle pierwszy film, jaki ja tak montowałem bez tych ramek, gdzie robiłem przejścia i tak dalej. Chociaż nie, wcześniej był jeszcze ten film o One Punchmenie, chyba, ale no to tam na znacznie mniejszą skalę. No i tak jakoś z czasem z nikim się tym, z tym za bardzo nie dzieliłem, ale tworząc te filmy na anime, tak zacząłem zauważać, że, hmm, że takie montowanie. W pełni wideo, gdzie się dodaje przejścia, gdzie to wideo jest na cały ekran, daje po prostu większe możliwości. Może zajmuje to więcej, ale lepiej to. Wygląda, można jeszcze, jeszcze lepszy klimat, zbudować już nie tylko samym audio, ale też wideo. No i tak w końcu stwierdziłem, że mimo że zapewne będzie mi to więcej zajmować, ale też patrząc na to, że po prostu zmieniłem trochę content z samych recenzji i też nawet recenzje inaczej już trochę wyglądają i inaczej prowadzę. No to stwierdziłem, że to również zmienię, żeby po prostu wszystko lepiej wyglądało i się lepiej to oglądało. Mm -hmm. A uważasz, że na YouTube się rozwijasz słabo, dobrze czy bardzo dobrze? Ale mowa o, nie wiem, liczbach, czy o jakby moim... czy jak, jak to widzę, w sensie, że się rozwijam pod względem, nie wiem, montażu i tak dalej, jako No i ja, to, i to, twórcy. no widać, Aha. No, montaż i, i w sumie audio też powiem, że z mojej perspektywy, gdzie widziałem kilka twoich filmików, no to na pewno jest tu rozwój. A, a jeżeli chodzi o cyferki, to też tak uważasz, czy niekoniecznie. koniecznie? No powiem tak, obecnie... <laughs> To już mogę tutaj dłużej się wypowiedzieć, ponieważ no jeśli chodzi o rozwój jako twórc, twórczy, tak to mogę powiedzieć, no to jestem ogólnie bardzo zadowolony i myślę, że idzie mi coraz lepiej, szczególnie wiem, jak się porówna z poprzednimi filmami, szczególnie wydaje mi się pod względem mówienia, bo mówię bardziej, zdecydowanie bardziej naturalnie. Ale też pod względem montażu, bo też no mówię, to, nie, to jest dla mnie w sumie trochę coś nowego. Teraz właśnie z, niedawno ze Sony Vegaza się przerzuciłem do Premier Pro, więc też mam sporo rzeczy do nauki. Także tak, więc pod tym względem na pewno widzę rozwój znaczny z filmu na film. Natomiast jeśli chodzi o cyfry, no to u mnie ogólnie jest słabo z tym, szczególnie w ostatnim czasie. Nie wiem, na przykład teraz, nie wiem, chyba dzisiaj, jak spatrzyłem statystyki, to. W tym miesiącu przybyło mi tam 26 subskrypcji, czy jakoś tak, i to tak już trwa, mniej więcej, się utrzymuje na poziomie 25-40 przez 3 miesiące, jakoś, może, ogólnie. Eee, ale to też właśnie myślę, że przez to, że no nie mam za bardzo też czasu na wrzucanie filmów, plus też nie wrzucam jakichś filmów bardzo, nie wiem, kontrowersyjnych albo z, nie wiem, ja bardzo słabo umiem wyklikalne e, miniaturki i rzeczy. Więc też rozumiem, że aż tak, ludzie aż tak nie klikają przez co to aż tak się nie roznosi. Więc no, pod względem wyświetleń też jest w sumie średniej, jeśli spojrzy się na przykład na proporcje pomiędzy liczbę subskrypcji a liczbę wyświetleń, ponieważ no ja mam bardzo dużo pustych subów. Z tego co zauważyłem, ale no nie wiem, no ja się cieszę w ogóle, że ktoś te moje filmy ogląda, więc też nie, nie mam powodów do narzekania. Oczywiście wiadomo, że fajnie by było, jakby więcej ludzi to oglądało, ale jak już nawet patrząc na to, że nie wiem, ogląda to kilkadziesiąt osób, to dla mnie naprawdę super. Ja tutaj tylko powiem, że tak jak poprzednio mówiłem, subskrypcje raczej nie mają wielkiego znaczenia i nie ma co patrzeć na te proporcje. No, chyba, że jesteś jakiś, nie wiem, krótko na tym YouTube, to to ma większy sens, bo wiadomo, że kiedyś krótko na YouTubie i osoby cię to subskrybowały, no to proste jest, że dlatego co teraz robisz, nie? A jak już, czym dłużej nagrywasz, tym. Y y te, te suby sta, stają się coraz bardziej martwe, prawda, no bo kiedyś coś oglądali, e, chcia, chcieli cię oglądać, teraz coś mi się znudziło, czy cokolwiek, e, no i też w zależności od tematu, a tym bardziej jak nagrywasz o różnych anime, no to, to wiadomo, że ktoś cię zasubskrybuje dla jednego anime, a zrobisz drugie i on już nie kliknie, a co do klikalnych tytułów to, i, 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 i miniaturek, to myślę, że nie trzeba tu jakoś strasznie e, szaleć, nawet kontrowersyjnych tematów nie trzeba robić. E, ja zauważyłem, że bardzo fajnie się oglądają ostatnio e, ogólnie na AnimeTube e, polskim rzeczy, które Tłumaczą daną rzecz. U mnie bardzo często się dobrze oglądają rzeczy, które tłumaczą daną y, rzecz w Naruto. Y, animko w ogóle oparł o tym no to, swój to cały kanał, i to jest prawda. jakiś event, on ma jakieś potężne wyświetlenia teraz. Y, I on głównie, właśnie, tłumaczy rzeczy z y, tam kilku anime i się na nich skupia. Y, a myślę, że. Czy to moje takie prywatne przemyślenie, że takie recenzje i tak dalej właśnie odchodzą do lamusa troszeczkę? I no nie wiem, mam wrażenie, że tutaj tytułów jest mnóstwo, zapotrzebowania na to aż takiego chyba nie ma, i też nie ma jakiegoś takiego jednoznacznego autorytetu jeszcze. Oczywiście to się da wypracować i można to robić, ale myślę, że w tym momencie to nie jest takie. Bardzo przyszłościowe na ten moment. No, ale jakby ja też zaczynałem od rzeczy, które w ogóle nie były przyszłościowe. I czy są teraz, to też można sobie zadać pytanie. Nie, no wiesz, bo u mnie też teraz to tak wygląda, że yy, też trochę, mimo wszystko, jest inna sytuacja. Ponieważ ja łączę też recenzje z, też staram się w tych recenzjach, jeśli mogę, albo jeśli znajdę, złączeniem jakichś informacji na temat, nie wiem, reżyserów, na temat jakiejś historii stojącej za tym anime i tak dalej, żeby to też łączyć. A czasami też poza recenzjami robię też bardziej takie informacyjne materiały, gdzie na przykład nie wiem, opowiadam bardziej o jakimś reżyserze czy jego stylu a i też bardziej planuje też powoli coraz więcej tego robić w przyszłości no plus wiesz ja też jakby to powiedzieć myślę że wiadomo że i to też oczywiście u siebie zauważyłem że znacznie więcej wyświetleń generują, jeśli zrobisz recenzję czegoś popularnego no to wiadomo a ja akurat mam ten problem czy problem? No Ja rzadko recenzuję coś takiego naprawdę, nie wiem, bardzo popularnego, jak, nie wiem, Atak Tytanów, czy, czy coś w tym stylu. Oczywiście czasami coś się zdarzy. No, nie wiem, ostatnio na przykład wyskoczę z jakimś, nie wiem, anime, o którym większość ludzi nie słyszała z lat 80., i no, i tak to wygląda, chociaż rzeczywiście ja tutaj nie, nie, nie żebym miał do czegokolwiek pretensje. Bo to robię na własną odpowiedzialność, bo po prostu taki anime oglądam i staram się po prostu robić też filmy o jakichś zazwyczaj mniej znanych produkcjach, żeby ludzi, ludźmi, ludzi zaciekawić i żeby obejrzeli na no nie. Mm -hmm. Ja tutaj kiedyś miałem taką taktykę, ona jest w zależności od nastawienia psychicznego, że. Y Robisz na początek popularne rzeczy. Jak już zdobędziesz jakiś, jakiś fanbase, można to nazwać, to wtedy robisz też te mniej popularne rzeczy i one bazowo mają więcej po prostu wyświetleń hmm, niż prostu by miały w momencie, pracować. w którym zaczynasz. Tylko, że yy, no, trzeba mieć na uwadze, że nawet jeżeli zaczniesz robić popularne rzeczy i one będą jakieś tam wyniki miały, no to ten mniej popularne i tak będą miały mniejsze no wyniki niż te popularniejsze, no to nie? I, i to wtedy to, to, to zależy jak sobie to tłumaczysz, czy uznasz, o nie, zrobiłem coś niepopularnego, a ludzie mnie tak lubili i teraz nie dostałem, no to załamka, czy powiesz, no, to jest normalne. E no i myślę, że tak to można robić, nie? O... W się, sensie, no teoretycznie tak, tylko wiesz, ja mam też takie podejście, że skoro ja to traktuję czysto jako hobby, ja często, nie wiem, jakichś najpopularniejszych tytułów, bo ja zazwyczaj oglądam albo filmy, albo 12 odcinkowce, które mają, nie wiem, po jeden, dwa sezony, to po prostu mi się nie chce ich oglądać. I u mnie to też działa tak, że od kiedy zmieniłem już jakby styl nagrywania i odcinków, Kadziałam tak, po prostu zazwyczaj czysto na podstawie Weny, że nie wiem, coś oglądam. Ja w ogóle nie planuję na przykład następny, następnych odcinków czy coś w tym stylu. Po prostu coś oglądam i Wena weźmie, że mam jakiś fajny pomysł, żeby z tego odcinek zrobić i robię, no nie? I, i tak to u mnie po prostu wygląda. Mhm. Znaczy, ja to też rozumiem, że nagrywanie tych mniej klikalnych rzeczy. Ja, ja mam w sumie chyba do dzisiaj ten problem, że. Jak coś jest popularniejsze, to ja jeszcze mam większą niechęć do tego, żeby to robić. To jest mm. dziwne irracjonalne. i racjonalne. I dostaję komentarze od trzech lat. Eliasz nagrywają buruto, bo się świetne rzeczy dzieją. A czym więcej takich komentarzy dostaję, tym bardziej mi się nie chce. Pomimo tego, że ja wiem, że to się lepiej kliknie, ale no tak po prostu mam. I tak zawsze miałem, że czym na przykład jakaś gra, w której dużo grałem, było super przehypowana, to ja coraz dalej od niej odchodziłem, mówię nie, dziękuję, to jest dziwne, nie wiem, nie wiem czemu tak jest, ale tak jest, więc to mm. też mo może to u Ciebie jest, a może w ogóle się ty, z tym nie utożsamiasz. No nie wiem, tr trudno mi w sumie powiedzieć, no nie, bo jak jest coś popularnego, a mnie, nie wiem, zainteresuje czy coś, no to to obejrzę, chociaż mówię, no ja akurat u mnie jest ten problem, że ja masy popularnych tytułów nie, jeszcze nie obejrzałem, planuję w przyszłości, ale no, na razie mnie po prostu interesują inne rzeczy. Dobra, a czy masz jakieś takie y, anime ulubione, takie jednoznacznie, czy, czy raczej nie? Mm -hmm. Jeszcze do niedawna bym powiedział, że jest to Tengen Toppa Guren Lagan I w sumie teoretycznie dalej mogę się przy tym utrzymywać Tylko problem jest taki, że ja to anime oglądałem, nie wiem, i pół roku temu jakoś tak No i patrząc na to, że ja przez te pół roku, albo bardziej przez te ostatnie 2 lata To właśnie obejrzałem no, znaczną część anime z mojej listy a wtedy, kiedy oglądałem ten Gento Paguren Laga, to nie wiem, może miałem 20-30 anime na liście, no coś w tym stylu. To też trudno mi powiedzieć, czy to nadal moje ulubione anime, ponieważ bardzo dobrze mi pozostało w pamięci. Ale też mam masę innych świetnych tytułów i ja po prostu stwierdzam, że muszę zrobić rewatch, żeby się utwierdzić w tym przekonaniu, czy to faktycznie może pozostać na tym pierwszym miejscu. Bo patrząc na to też już, że znacznie więcej rzeczy widziałem, też znacznie więcej rzeczy wiem, to myślę, że wtedy będzie znacznie łatwiej ocenić. Ale no, myślę, że mogę uznać nadal, że Tengen to górę lagam. Okej, okay, to za co lubisz to anime? No cóż, no to na pewno jedną z największych zalet tego anime są świetne sceny akcji, które są bardzo dynamiczne, ponieważ reżyserem tego anime jest Hiroki Imaishi, czyli taki człowiek, który jest znany z, z takiej akcji bardzo mocno przerysowanej, wręcz kreskówkowej. On też jest jednym z założycieli studia Trigger, który stworzył na przykład Kill La Kill, i on też jest reżyserem Kill La Kill. No i właśnie ta, ta, ta świetne sceny akcji, ale też. To, bo To jest dosyć, to dosyć absurdalne anime i to mi się podobało, bardzo humor mi się podobał, no i też świetne postacie, które ostatecznie, moje przywiązanie do tych postaci ostatecznie doprowadziło do tego, że tam na końcu z dwa albo trzy razy się popłakałem, więc... Mogę powiedzieć, że pod każdym względem zadziałało, bo może fabuła absolutnie nie jest ambitna, wręcz staje się coraz bardziej taka wydumana i coraz bardziej coraz bardziej głupia, wręcz mogę powiedzieć absurdalna, o może to lepsze słowo, ale dostarcza, nie wiem, bardzo dużo zabawy, jak już wspomniałem, świetna akcja, bardzo sympatyczni bohaterowie, także pod prawie każdym względem mogę powiedzieć, że dostarcza czegoś naprawdę dobrego, więc tak to zapamiętałem przynajmniej. Dobra, no, no ja miałem zdefnął to tak, że bardzo lubiłem to, że jarało mi banie yy, mm -hmm. i, i po prostu czasami dosłownie nie wiedziałem, co tam się dzieje, i aż głowę je dosłownie gorąco mówię, co tu się wydarzyło. Ale jak rewatchowałem, to i tak, i tak uważałem tę ta przez długi czas jako najlepsze anime, które obejrzałem, mm -hmm. yy, ale yy, jak zacząłem rewatchować, to nie dałem rady skończyć, bo no nie wiem, wtedy też byłem dużo młodszy, mniej hmm. ogarniałem. Teraz wszystko, jakby też wiedziałem, jak działa. Łatwiej to było wszystko skleić, a druga połowa była już nudniejsza i tak ciężko mi się to oglądało, więc hmm. mam nadzieję, że jak. No może to ci się może nie u mnie też wszystko. tak będzie, ale szczerze wątpię, bo ja już też przez ten czas nadrobiłem prawie wszystkie dzieła tego reżysera, o którym wspomniałem, że to zrobił i też mi się bardzo podobały. I niektóre oglądałem stosunkowo niedawno, więc jestem dobrych myśli. Jak mogę Dobra. powiedzieć. A wróćmy trochę do YouTuba. Czy chciałbyś coś na nim zmienić? To może być jakaś funkcja, zasady jakieś, czy cokolwiek? Jedyne, co ja bym chciał, żeby na polskim YouTubie, ani tubie, może nawet nie, że się zmieniło, to żeby po prostu było. Raczej, żeby więcej osób miało może chęć, motywację, albo za, y, po prostu żeby się pojawiło też więcej takich. Może nie ma jeszcze na to jakiegoś bardzo ogromnego popytu. Ja myślę, że, jakby porządnie się za coś zabrać to by się, i rozpromować, to znalazłoby się grono osób jakieś, które by to oglądało też bardziej, mogę powiedzieć, ambitne treści. Oczywiście nie, nie ubliżając żadnemu anituberowi, ale chodzi mi też bardziej o takie. O takie rzeczy, których obecnie na Anitubie raczej u nas nie ma, albo się rzadko zdarzają, czyli nie wiem, jakieś dłuższe analizy jakiegoś anime, które by miały po nawet nie kilkanaście a kilkadziesiąt czasami minut, yy, i to bardziej regularne, czy jakieś takie bardziej yy, inne filmy, na przykład no jest taki kanał, a może by tak Mangeshojo, który już niestety nie jest szczególnie aktywny. Ale no, prowadząca ten kanał no, miała naprawdę świetne e, filmiki na temat różnych animatorów, i też różnych takich bardziej technicznych rzeczy anime, czy ich stylów, i to było naprawdę świetne. I myślę, że więcej czegoś takiego na pewno by się przydało, i chętnie bym takie rzeczy oglądał, i chciałbym, żeby było tego więcej to ja bardzo podobnie myślałem, że nie ma za dużo osób, które rzeczywiście by w to jakkolwiek szły, w sensie już nawet nie chodzi o analizę, tylko jakieś takie regularne prowadzenie e kanału na Anitube i zaraz, żebyście się nie obracili. Ja nie znam na pewno, lwiej części po prostu ani polskiego, bo wiem, że namnożyło się tych kanałów i jest ich potężna ilość. No ale mówię tutaj o chociażby tych największych, jak weźmiesz tych największych, to E, chyba poza mną nie ma osoby, która by nagrywała regularnie. No, teraz, jeszcze Animko jest, no to, to tak. Chyba, że kogoś jeszcze zgubiłem i po prostu nie znam, nie? E, i, I ja myślę, że przez to też trochę animedia padła, bo e, bardzo mało osób potrafi sobie wyznaczyć termin i to zrobić. I takie treści, o których ty mówisz, one są jak najbardziej. Spoko, ja też lubię takie robić i widzę ludzi, którzy wręcz oczekują od takich materiałów, jak robię odcinki 40 minutowe, to ludzie, o Jezu, jak to było dużo pracy i tak dalej i tak dalej. I oczywiście, tylko że robiąc to solo, to pochłania masę czasu i myślę, że właśnie robiąc solo, robisz kanał bardzo nieregularny w tym momencie albo zażynasz się i no... Mam wrażenie, że tutaj y, takim y, złotym środkiem jest właśnie animedia, gdzie do, dostarczasz, y, czyli znaczy nie konkretnie animacja, tylko styl, jakim miał z niej wynik wyniknąć, czyli że robimy dużo materiałów i czasem, jeżeli ktoś będzie miał ochotę, wrzuca właśnie taki materiał, tak jak w sumie ty robiłeś troszeczkę, nie? Że my robiliśmy, to wrzucałeś rzadko, ale już taki konkret, duży film wrzucałeś i to było jak najbardziej spoko. E, no, ale wyszło, jak wyszło i, mm. i myślę, że nadal, nadal ciężko, żeby jakby odbudować czy zrobić projekt dru drugiej animedii czy czy jak sobie to nazwiecie gdzie to będzie jakoś fajnie regularne bo jest mało osób które rzeczywiście potrafią a... No to, to prawda, no regularność jest, jest bardzo trudna. Ja sam mam z nią problemy. Jeszcze, właśnie jakiś jeszcze czas temu, kiedy jeszcze nie miałem zmienionego stylu, i nie wiem, zrobienie odcinka tak ode mnie aż nie wymagało, i bardziej to trochę robiłem na takim automacie, mogę powiedzieć. To jeszcze nie miałem takich problemów, ale teraz to jest znacznie trudniej. Ale no tutaj takim bardzo dobrym przykładem regularności, myślę, można powiedzieć, że jest Kanis e, też, który też bardzo regularnie akurat tworzy akwarium. I tak zapraszałem, rzeczywiście, no. E, ale no. E, z jednej, powiem Ci tak, z jednej strony przyznam Ci rację, ale z jednej strony są przypadki, yy, nie wiem do końca jak to działa, ale są przypadki takie, że nie wiem, są youtuberzy, którzy. I yy, to nie mówię, że nie mówię akurat tutaj konkretnie na przykład ani tuba, ale mówię tak ogólnie. Twórcy, którzy na przykład wrzucają rzadko jakieś bardziej potężniejsze odcinki, a mimo wszystko to osiąga duże wyniki, więc nie wiem, może to kwestia też dobrego rozpromowania, albo też posiadania już takiej bardziej swojej marki, że ludzie czekają na te filmy albo wiedzą, że chcą to obejrzeć, ale no są takie przypadki i no, mam nadzieję, że kiedyś u nas też to zadziała na Anitubie Polskim. Jasne, jak najbardziej ja się z tym zgadzam, ale mm, ja sam znam takie kanały, które są y, bardzo duże i rzucają też bardzo rzadko, ale jak już rzucą to to jest sztos i... Pokusiłbym się o stwierdzenie, że też mógłbym tak robić, tylko że no, ja z tego żyję, więc akurat nie mogę tak robić, bo, bo to jest y, finansowo y, nieopłacalne i no tutaj y, na przykład patronite czy jakiekolwiek wspieranie ma najwięcej sensu. Dam ci przykład: jest Hanau w taki, y, gdzie, gdzie on sobie robi po prostu głupoty. On sam mówi, że to są głupoty, i gdyby. I on robi godzinne filmy, dwugodzinne filmy, półgodzinne filmy, to jest chyba najkrótszy i to jest bardzo jakościowe, widać tam, że jest dużo włożonej pracy, nawet researchu czasami, ale jak on miałby z tych samych filmików wyżyć, nie ma szans w ogóle, nie? I on ma Patronite, na który tam ma chyba z 20 koła. I, I wiadomo, odjąć tam yy, podatek i tak dalej, i tak dalej. No ale to już jest kwota, za którą on może robić głupoty i, i w ogóle jakieś kozackie rzeczy, typu zloty z, z, z patronami, nie? I, i, mhm. i, I to jest coś fantastycznego. No, ani tu ja myślę, że nie ma na ten moment w ogóle takich szans, bo no, no, mówmy się, musiałbyś robić coś naprawdę, naprawdę kozackiego, a i tak wątpię przy takim. Mm, gronie osób, tak naprawdę, gronie widowni, je, jest to mało, yy... no mało po prostu yy, mm, możliwe, żeby, żeby osiągnąć coś no, takiego, tak, tak. tym bardziej, że yy, okej, okay, mamy widownię różną, ale przez większość społeczeństwa i tak anime to są chińskie bajki dla dzieci i Rzeczywiście można zauważyć, na przykład w moich komentarzach, pomimo tego, że ja często poruszam tematy w ogóle niedziecinne, to yy, pojawiają się oczywiście dosłownie rozprawki od ludzi, yy, widać, że dorosłych, albo dosłownie wiem, że są dorośli, ale jest bardzo dużo dzieci, nie? I jakby dzieci nie wyłożą na ciebie takiego hajsu. Oczywiście mogą, to się zdarza, ale no to, to zależy. Yy, trochę takim przykładem może być Werfi, bo on. On nie robi dużych filmów chyba ostatnio, Ja w sensie ja w ogóle nie za bardzo yy, ten kanał śledzę, ale yy, on yy, z tego co widziałem kilka filmików, robi naprawdę montażowo bardzo dobre filmiki, jak oglądałem wywiad Umógł jego, to tak samo mówi, że jest idealistą i, i po prostu dużo wkłada w ten montaż, i to widać. Ale wrzuca przed tym bardzo, bardzo mało, nie? Ja myślę, że z takich samych reklam z YouTube'a to on ma nikłe po prostu zarobki, czy. czy... No, no to na pewno nie jest opłacalne patrząc y, czas, zarobek na przykład, jeżeli ktoś tak patrzy, nie? Y, y, on ma dobre wyświetlenia na tych filmikach, ale one są bardzo rzadko. Y, ale to jeszcze nie to, co chyba mówisz, więc. No ja, ja myślę, myślę, że. że ciężko też to osiągnąć. Mimo wszystko będzie się to stawało coraz bardziej możliwe, to o czym mówiłem, ponieważ no, jakby nie patrzeć, to też społeczność anime i mangi naprawdę z roku na rok znacznie rośnie. Więc myślę, że w przyszłości jest taka możliwość, ale no to jak mówi, mówimy, na razie mało prawdopodobne, ale no, miejmy nadzieję, że to się zmieni i też, że ogólnie więcej takich treści będzie się pojawiało u nas. No, tak jak mówię, ja robiłem najróżniejsze testy przez ostatnie pół roku na tym YouTubie i wrzucałem i masę odcinków, i, i później przerzuciłem się. Hej, patrzę, zrobiłem w ogóle tabelkę, bo, bo próbowałem wykmić od tutaj chodzi. Dlaczego mam tak różne zarobki przy różnych filmikach, I, i doszedłem do wniosku, że chyba to nie ma znaczenia, ile filmików wrzucę, bo bardzo to są jakieś. Na poziomie 200 zł różnicy z miesiąc na miesiąc mówię ok To to jest dziwne w takim razie, więc wrzuciłem cztery filmiki i zrobiłem połowę tego, co zwykle. Mówię, o co chodzi? I nagle wrzucam teraz dużo mm, bardzo krótkich filmików, które nawet czasami zarobią 18 groszy, ale one pchają dalej. I pomimo tego, że to jest low content, mi się to podoba akurat póki co robię, i tak długo jak będzie mi się podobać, będę to robił, ale nie ukrywam, że to bardzo super działa na statystyki pomimo tego że wiesz watch time jest niski zarobek jest zerowy mm -hmm. praktycznie yy, i tak dalej to to pcha dalej yy, ludzi i oglądają kolejne rzeczy kolejne rzeczy i bardzo dobrze to wygląda patrząc na na przykład na zarobki u mnie, nie? więc z jednej strony mam coś takiego, że mogę robić naprawdę potężne materiały. Ja miałem takie plany na przykład na koniec y, tamtego roku, że zrobię na przykład taki godzinny, potężny materiał. Ja myślę, że on bardzo szybko mógłby na przykład zrobić 100K, bo to jest tak, temat klikalny i jeszcze w dodatku yy, tak rozbudowany, to ludzie widzą, że o, tutaj było napracowane, to klikną najpewniej. Yy, tylko, że Znowu, ja bym musiał nad nim siedzieć miesiąc, żeby go zrobić dobrze. I nie jest to w ogóle opłacalne, bo co z tego, że on zrobi 100K, jak zrobić 300 zł i co miał mieć wypłatę 300 zł przez miesiąc? Yy, więc yy, takim złotym środkiem na to myślę, takie potężne, duże materiały to jest właśnie coś, ani media, czy, czy inna grupka ludzi, gdzie będą wrzucać to. Wszystko często i będą się pojawiać takie giga materiały. No chyba, że robisz to tak typowo, typowo fanowsko yy, i robisz potężny materiał, ale domyślam się, że jak robisz tak typowo, typowo, fanowsko, to zaczynasz dopiero i myślę, że tu może być mega demotywacja, jak zrobisz godzinny materiał, on ma tam 5 wyświetleń, nie więc to też jest. Yy, Kwestia wszystkiego. Ja też bym chciał robić bardzo duże filmy, ale one pochłaniają masę czasu. No tak, tak, no to zależy od wielu różnych czynników tak naprawdę. Więc tak. Ale no, miejmy nadzieję, że w przyszłości coś nadejdzie. Dobra, uczysz się jeszcze, zmian maturę będziesz robił, a to prawdopodobnie nie pracowałeś nigdzie. Mm, no, pre, no na wakacje pracowałem trochę na budowie. Ale tak, żeby regularnie, tak wiadomo, miesiąc, znaczy codziennie po 8 godzin, to przez, nie wiem, przez dwa miesiące czy więcej, to nie. Okej, okay, to powiedz mi, już możesz mieć jakieś doświadczenia, to jaki masz stosunek do szefa? Czy uważasz, że taki szef jest potrzebny? Czy gdyby nie on, nibyś nic kompletnie nie robił, a czy może z drugiej strony jest wrzodem na dupie, że tak powiem? No to wiesz, no to tutaj akurat w tym przypadku zależy od tego, jakiego ma się szefa, no nie? <grym> no wiadomo, to na pewno. E, to wiadomo, że to kwestia taka, no główna, ale no jeśli chodzi ogólnie o mnie, to ja zazwyczaj najlepiej, jak mam kogoś nad sobą, w sensie ja w ogóle nie jestem, nawet ja jestem słaby ogólnie w byciu liderem yy, i w byciu takim właśnie przywódcą. Ja na przykład ogólnie mogę nawet... Mogę powiedzieć tak rozkazywać, ale w sensie takim, żeby nie być tym jakby wyznaczonym jako lider, który też musi reprezentować, bo to mnie bardzo stresuje i też no ja się po prostu do tego nie nadaję i mi się wydaje, że ja najlepiej się bardziej tak nadaję jako taki podwładny, który może mieć jakby wyrażać swoje zdanie i też mówić o różnych rzeczach, ale jednocześnie jak ktoś zawsze będzie nade mną, więc dla mnie to tak lepiej, więc mogę powiedzieć, że szef mi jest raczej potrzebny. Czy to jest też zrozumiałe, bo nawet często się pojawiają takie rzeczy, jak ludzie zaczynają przerzucać się na robienie czegoś samemu. Ja też miałem z tym taki większy problem na początku, że byłem szefem sam sobie i za dużo sobie luzowałem, za dużo sobie pozwalałem na, na gierczenie, na, na prokrastynację. także... Tak to wygląda i to rzeczywiście, tylko z drugiej strony pamiętałem w głowie, że hej, miałem tam trzech szefów i żaden nie był fajny, więc, mhm. yy, więc mówię: Dobra, to ja to albo to robię, albo to widzenia, będę musiał wracać i się męczyć znowu z osłami, że tak powiem. Także, no, tak jak mówisz, to jest kwestia, i chyba każdy tak samo odpowiedział, że to kwestia, jaki lider. Tylko bardziej chodziło tak, mi o tak. własne doświadczenie, nie? Nawet hmm. mój poprzedni montażysta miał coś takiego, że ja mu dawałem na jakiś materiał czasami miesiąc do, do zmontowania, a on oddawał go dzień przed, bo hmm. tak sobie roz... nie umiał tego zaplanować. I czasami mi mówił, że. Ty mi pisz codziennie, męcz mnie, kasz mi, nie? Że, żebym, mhm. żebym, po prostu ruszył dupę, nie? Że, żebym nie siedział w social mediach I, i rzeczywiście tak robiłem, chociaż mi też było dziwnie, bo, bo to no dziwnie tak, rozkazywać tak, no komuś. Tak, tak. Okej, okay. a dlaczego odszedłeś z animedii? Czy to przeze mnie? Czy uważałeś może, że kanał i tak się rozpadnie, że nie ma sensu? No i mów śmiało, ja bym, ja się nie obrażę wręcz przeciwnie nie chciałbym wiedzieć. Nie, w sensie no powiem tak, jak już mam mówić szczerze, nie, ogólnie to jest w 100% prawda, że tutaj głównie moim zdecydowanie najważniejszym czynnikiem jest po prostu brak czasu. No ponieważ, no jak już było mówione, jestem w klasie maturalnej i też kiedy to był listopad chyba, prawda? Tak, e, jak to po się tego. rozpadło? E, tak, listopad. No i już wtedy tak czułem, mogę powiedzieć, oddech nadciągającej matury, chociaż warto powiedzieć, że ja nie jestem w sensie, mam problemy ze skupieniem się i też zabraniem się za naukę. Aczkolwiek nie no już czułem ten oddech tej matury i też coraz więcej rzeczy w szkole przychodziło, a mimo wszystko chciałem dalej hmm, prowadzić swój kanał, no bo jednak wiadomo, że on jest najważniejszy. Eee... Tak, no i przez to, przez to tutaj postanowiłem odejść, więc brak czasu tutaj zdecydowanie jest głównym punktem tego i że też, no wiadomo jak każdy ma życie prywatne i też różne rzeczy tam nachodzą i też trzeba na nie poświęcać dużo czasu, więc no przez zdecydowany brak czasu odszedłem i tak to wyglądało. Mm -hmm. a czy masz jakiś pomysł, coś ci nie pasowało w tej medii, czy coś byś poprawił po prostu? Hmm. Muszę, to by, musiałbym się głębiej zastanowić, żeby jakoś znacznie szerzej odpowiedzieć, albo dokładniej. Eee, hmm. To ale Co nic mogę nie wziąć po... do głowy od razu? Tak w sensie to, to, to już by coś znaczyło, a jak się nie, nie, no, się trochę lipa. Nie, Nie, wydaje mi się, że no tak trochę na pewno lepiej już w tym jakby dalszym etapie tego projektu na pewno byłoby trzeba bardziej też właśnie organizacyjnie lepiej byłoby to trzeba ogarnąć, ponieważ no można powiedzieć, że na tym też polegliśmy trochę, że no już też w końcu potem zaczęło te dziury się ogromne robić próbowaliśmy łatać, ale też się nie udawało do końca, więc mogę powiedzieć, że trochę mimo wszystko złe rozplanowanie tutaj miało miejsce, też moim zdaniem od razu prawie że mogliśmy przerzucić się na to, żeby nie wrzucać. Bo my, Jejku, ja mam strasznie słabą pamięć, bo my wrzucaliśmy przez jakiś czas codziennie, prawda? No, przez miesiąc. E, tak, no, przez dwa miesiąc. No. nawet. Mm -hmm, tak, tak. No to mo moim na przykład zdaniem na pewno lepszym wyborem byłoby, jeśli byśmy od razu wrzucali co dwa dni. E, patrząc na to, że udało nam się robić te daily przez tam ten ponad miesiąc, no to byśmy mieli już materiał na dwa miesiące, no nie? E, no, no tak, więcej. tylko pytanie czy, czy to by zmieniło cokolwiek czy by było, że okej, okay, to ktoś następny nagra, znaczy to jesteś chyba pierwszą osobą, która coś w ten deseń powiedziała, bo chyba każdy, w sensie mogę się mylić już nie pamiętać, bo przez miesiąc nagrywam te podcasty i mm -hmm. nie pamiętam co każdy powiedział ale, ale jakby harmonogram moim zdaniem był jak najbardziej okej, okay, tym bardziej, że każdy się wpisywał w wolne miejsca, a nie jakby ktoś ci narzucał, ale nie wiem, czy to się nie wiąże z tym twoim poprzednim wnioskiem, że szef ci jest potrzebny i mam gonić termin. Ja, ja się nie czułem jakby trochę też za od, to od odpowiedzialny, bo każdy sobie sam wpisywał, gdzie chce nie. I, i tu nie wiem, nie, nie wiem jak. Znaczy, ty wiesz, to nie, bo bardziej mi chodzi, no bo wiesz, no bo na przykład ja powiedziałem, że muszę mieć szefa, ale na przykład, co by nie mówić, akurat starałem się trzymać tych terminów na Animedino, no nie? I to już tylko na, na końcu tam miałem robić odcinka i się rozchorowałem, dlatego nie dałem rady zrobić, ale tak no to w terminach, w terminach mi się udało zmieścić. No bo jednak już mam takie podejście, że też wiesz, to też jest co innego, jak masz te terminy pracując na swoim kanale. Bo wtedy wiesz, masz takie, że a nie zrobię, to tam nic się nie stanie. A jak już przynajmniej ja tak mam, że jak już jestem w jakiejś grupie, to też takie mam większe, mogę powiedzieć, nie wiem, czy to dobre są napięcie w sensie takim, że wiesz, no, że głupio będzie, jak ja bym tego nie wrzucił, no nie? E, I tak dalej. Bardziej mi chodzi. Nie, masz rację, że z tym, z tym harmonogramem ogólnie to miało jak najbardziej sens. Tylko no właśnie, wydaje mi się też, że nie do końca potem było, jakby to powiedzieć tak, nie do końca też wzięliśmy pod uwagę może też właśnie to, że bo to zaczęło się w wakacje tam i tak dalej, że potem naprawdę ludzie też mieli, zaczęli mieć mniej czasu, ale to w ogóle na to się wiele czynników złożyło, bo też na pewno ludzie zaczęli mieć jakby mniejszą ochotę na pewno na robienie tych filmów, przez to też, że niekoniecznie zawsze odbiór, odbiór był dobry i też inne tego typu sprawy, więc to na, o czym powiedziałem, to też właśnie złożyło się na to wiele różnych czynników, no nie? To, że były te luki i tak dalej. No na pewno to też są lepiej byłoby można zrobić to też, żeby to nie wiem, zakładam, że inni też o tym mówili o lepszej inter, inter, interakcji i integracji między nami, no nie? No tak, e, tak, tak. To zakładam, że inni też o tym mówili chociaż, no ja nie wiem, bo, bo nie, nie słyszałem. No to dopiero będę wypuszczał te podcasty, jak już wszystko nagram, ale rzeczywiście, no tam mówili, no ale też, też się tłumaczyłem, że tak powiem, że też nie jestem jedyny tutaj, nie? Jakby wszyscy mieliśmy można być bardzo równe prawa, mam wrażenie, chyba popraw mnie, jeśli się mylę. Po prostu ktoś musiał być właścicielem, ale to było po prostu, moim zdaniem, podyktowane tym, że miałem więcej obowiązków, ale nie liczyłem. Ale to nie było okupione tym, że nie wiem, jakąś władzę mam czy coś, tylko starałem się, żebyśmy byli na równi. I yy, ja też o tym nie pomyślałem i dopiero jak na to wpadła i starałem się to robić, ale też później się rozchorowałem, coś tam, coś tam i, i tak wyszło, że, że nie mogłem. Tylko lipa trochę, że to zawsze musiało wyjść ode mnie, nie? To, to, to było. Znaczy wiesz, tak. ja chodzi tutaj. Yy... Ja absolutnie tutaj nie uznaję, że jakiś, nie wiem, dyktatorem byłeś, bo to akurat prawda, że tutaj każdy mógł, nie wiem, zgłaszać jakieś swoje opinie, czy jak mu coś przeszkadzało, czy coś w tym stylu. No po pierwsze myślę, że takim, no nie wiem, na pewno lepiej jest, kiedy załóżmy taką ekipę jak Media, by założyło, nie wiem, no... Było nas 12, ale tutaj zmniejszę tą liczbę, żeby to lepiej pokazać, jakby nie wiem, ekipę założyło, nie wiem, sześciu znajomych, którzy, wiesz, znali się przed założeniem już i byli z tymi znajomymi, no nie, to też my się lepiej działa i oni się już znają i tego typu sprawy. Co oczywiście nie mówię, że jeśli się założy tak jak my to zrobiliśmy, no to to nie wypali, oczywiście. Ale jednak w tym przypadku, no jakby to powiedzieć. No, tutaj ogólnie to, że niektóre rzeczy się zadziały jak zadziały, to oczywiście jest wina akurat tutaj wszystkich, że mnie nie reagowaliśmy albo też nic nie pisaliśmy. No, ja ogólnie, jak już tutaj mam być szczerzy, to jakby to powiedzieć. No, ja na przykład mam ten problem ogólnie, jakby sam ze sobą mogę powiedzieć, że ja jestem strasznie łagodny i też trudno mi jakkolwiek, nie wiem, załóżmy jak miałbym kogoś do wywalenia gdzieś, to bardzo trudno mi to zrobić, nawet jeśli, nie wiem, jeśli oczywiście nie było jakiejś bardzo poważnej przyczyny, czy coś w tym stylu, ale nie wiem, przykładowo miałbym jakiegoś, nie wiem, moderatora, administratora na serwerze, który by, który by nie wiem, nic nie robił, czy coś, ale byłby on, nie wiem, moim znajomym, czy po prostu bym go darzył sympatią, to mi to bardzo trudno zrobić i tak samo trudno mi się jakkolwiek kłócić z ludźmi i jak był, nie wiem, jakiś Wiadomo, na nasz Discordzie ani Medii były jakieś kłótnie między, albo kłótnie, sprzeczki, jakkolwiek, jak zwał, tak zwał między Tobą a kimś, albo nawet innymi ludźmi. To ja po prostu tego nie czytałem, bo ja tak bardzo nie lubię jakichkolwiek konfliktów i tego typu spraw, że. E, że no, po prostu nie, nie lubię tego czytać. I jednocześnie też nie do końca mogę powiedzieć, ja absolutnie, jak to mówiłeś, no to jest Twój styl bycia. O tym, że jakby jak ktoś będzie ci coś robił, to ty będziesz jeszcze bardziej. Z tego co pamiętam, tak mówiłeś. I po prostu znaczy, chodzi mi o to, że. No. Mhm. Znaczy chodzi ci o to, że jak ktoś będzie ci coś wkurzał na przykład, tak, to, to ja. E, będę tak, to ty będziesz to... jeszcze bardziej, tak, tak, tak. tak, no, no, no. E, To tutaj nie idę jakby z tym, że po prostu jakby to powiedzieć. No, dobra, będę szczery, po prostu ja czego mi się to nie do końca podobało i nie tutaj absolutnie, żebym wiesz, do ciebie miał jakieś większe pretensje, tylko ja po prostu nie lubię takiej, wiesz, no mówię, jestem strasznie łagodny. I ja po prostu bardzo nie lubię tak jak były właśnie różne konflikty i tak dalej, no nie? Tak, tylko że, w sensie, ja oczywiście taki jestem i na co dzień też, tylko kwestia tak, Nie, no wiesz, ja w pełni to ja nie, nie mówię, rozumiem, że będę robił, nie, nie będę robił wszystkiego y, źle, tylko bardziej chodzi o mnie, nie wiem ktoś się wkurza, że mówię chińskie bajki to ja będę mówił chińskie bajki co odcinek mm. bo taki jestem, ale no, no ja rozumiem, że to się może nie podobać, nie mówię, że ma się podobać, ale nie, nie no, ja, ja wiem, ja, ja w pełni rozumiem, no nie tylko po prostu mówię tak ze swojej perspektywy, ja oczywiście tutaj nie mam, wiadomo charaktery są najróżniejsze tylko po prostu mówię ze swojej perspektywy, że Wiesz, no ja się staram, nie wiem, zawsze bardzo łagodzić i unikać konfliktów i być jak najbardziej miły dla wszystkich. Nawet jak ktoś mnie niekoniecznie darzy sympatią, więc po prostu tak mówię ze swojej perspektywy, no nie? Mhm. Dobre. Czyli organizacyjnie byś poprawił W sensie trochę, nie, bo ogólnie jakby część rzeczy myślę sensownie była zrobiona z tym harmonogramem i tak dalej, ale ja mówię tutaj po prostu dużo czynników się składa, no tak do tej organizacji też trochę się dokłada też właśnie ten spadek motywacji po czasie przez tam różne aspekty, też myślę właśnie trochę też ten brak integracji i tego typu sprawy. No i też to, że no ten właśnie to też średnie przyjmowanie niektórych materiałów, to to właśnie też, że nie do końca niektóre scenariusze były sprawdzane, ale z tym to głębsza historia, potem ogarnęliśmy tych do sprawdzania i tego typu sprawę, albo montażystów, ale to też nie do końca wychodziło, bo się okazało, że prawie każdy woli montować samemu i i tak wyszło, jak wyszło. No cóż, no to myślę, że to nauka dla przyszłych ludzi, którzy będą chcieli to organizować czy. Tak, znaczy ja myślę, że mieliście o tyle spoko sytuację. W sensie. W ogóle mogliście grać o wszystkim, nie? Ale, ale myślę, że na taką skalę, jak nie wiem, ty, yy, bułka. Kto tam jeszcze był z tych mniejszych? No, wodek to tam wodek, ale, ale po prostu ci mniejsi, którzy mają mniejsze doświadczenie, wkrótce są na tym YouTube, no, mieliście taką e, szansę przegadać to z różnymi osobami, którzy już to robią kilka lat i nie wiem, chociażby to jest kompletnie normalne, że jeden filmik się gorzej obejrzy od drugiego, nie? I, i to, to to brzmi bardzo norm, e, oczywiście, ale no jak się nie siedzi w tym tak dłużej, to to te wnioski nie przychodzą tak samo, nie? W sensie, ja, ja też nie, no ja rozumiem, taki okres, ja rozumiem, że, że rzucam jakieś filmiki i nagle jest gorzej i ten dół łapie i mówię, o Boże, to już koniec, to ma sens, że ja to robił i tak dalej, wiesz. A, a mając ludzi już z doświadczeniem jakimkolwiek, to, to myślę, że mieliście o tyle spoko opcję, że można było to przegadać, ale tu znowu przecież ja nie będę osobiście o każdy filmik teraz próbował zagadać, no bo nie, nie nie byłem no, sam, jasne. nie mhm. tak tak no nie no wiesz coś w się sensie nie ja akurat jestem w tego pełni świadom, że tu nie każdy film się dobrze przyjmuje i tak dalej że, albo że nie każdy film też będzie ma super wyświetlenia czy coś w tym stylu, bo to wiadomo że tak działa no ja na przykład mam tak że nie wiem mi trudno byłoby na przykład przestać tworzyć na kanale u siebie, ponieważ ja już mam takie przyzwyczajenie że ja nie wiem, muszę coś napisać albo muszę coś zmontować, że jak nie robię tego przez dłuższy czas, na przykład ostatnio właśnie miałem naj, chyba najdłuższą przerwę w siebie w historii kanału, bo nie wrzucałem niż przez 2,5 tygodnia ponieważ mi no długo zajęło tym montowanie tego odcinka to mi aż dziwnie było że przez tyle nie ma nic na kanale już mam po prostu takie przyzwyczajenie że no mi trudno tego już nie robić no nie No ja pełni to zrozumiem bo ja do 8 lat nagrywam na YouTube No tak i to no to ty, nie, ty, nie ty nie bardziej regularnie ale też tak, tak. nawet nie, nie że konkretną rzecz chcę zrobić tylko no wiadomo czasem mu się bardzo nie chce a czasami się No to wiadomo no to też I, zależy i, od Beny. Tak ale ale rozumiem to co ty mówisz że ja też bym chciał i robić YouTube'a jak najdłużej, bo często się bardzo nim ekscytuję pomimo, że no nie wiem, to normalne rzeczy się dzieją czy coś, ale nie wiem, zrobię jakiś filmik, który jest totalnie taki powiedzmy mój, jak te głupie filmiki ostatnie hmm. i on się spotyka z bardzo pozytywną reakcją, mówię Wow, spodziewałem się, że to będzie konkretna klapa, że wiesz, nikt tego nie obejrzy, że humor się nie wpasuje. Oczywiście niektórym nie pasował, no ale nie zadowolisz wszystkich. O no ok, tak jest super. Tak, mhm. i, i już lecę. Mówię, robimy to. I, i <grym> e, no co, mogę powiedzieć? Ja to rozumiem. E, to jest taki proces. Myślę, że też trochę osób się mało na tym, że trochę nawet z nas wewnątrz myślało, że to będzie większe, i cały czas będzie świetnie co jest błędnym myśleniem ale no znowu jakby ktoś zapytał to ja bym mu od razu dopowiedział że tak nie będzie że będzie różnie a i tak myślę że te wszystkie przyrosty łączne wyświetlenia i tak dalej to mieliśmy bardzo dobre a tylko że no, zależy jak kto na to jak patrzy czy komuś to przeszkadzało czy nie a to wszystko w zasadzie bo ja tak jak mówię, że bardziej potrzebna jest taka grupka znajomych, że to jest lepsze i tak dalej. Oczywiście, chociaż no, to wszystko właśnie znowu już zależy od człowieka. Ja nie mam no takiej tak, potrzeby, prawda, szczerze to mówiąc, to nie. Mi nie? Mi nie przeszkadza, żeby po prostu mieć dosłownie ludzi nieznanych, tak jak ciebie nie znałem. No, w większości w sumie nie znałem. Można mm -hmm. powiedzieć, że znałem Mugiego trochę Nekona i Wodka, a reszta to jest, jeżeli się nie mylę, dosłownie. Start projektu, i pierwszy raz ze sobą mamy jakąkolwiek styczność, nie? I mi to nie, nie przeszkadzało w ogóle. Więc znowu kwestia. No rozumiem, osób. no to wszystko zależy od ludzi, wiadomo. No też, jak już o tym wspominałeś, no to już ogólnie jest magia YouTube'a, że czasami film, na którym się nie wiem, człowiek napracuje znacznie mniej, osiąga dwa razy lepszy wynik, niż na którym pracował dwa razy dłużej. To wiadomo, już często tak bywa. No ale u mnie, u mnie No, no. Mówisz dosłownie o mojej sytuacji z teraz. Bo tydzień temu wrzuciłem chyba 22-minutowy filmik, nad którym siedziałem chyba z 4 dni montażowe, jeżeli się nie mylę. Tam z jakąś mniejszą przerwą na jakiś wywiad. A obejrzał się bardzo dobrze, myślę, jak dla mnie. A dzisiaj wrzuciłem filmik, który miał 10 minut, z czego. W sumie jakby podsumować to może dzień go montowałem, bo było bardzo dużo scen, z mogłem y, dosłownie skopiować z y, poprzednich odcinków, bo to była jakby wymienianka, a już miałem o tych wymieniankach inne odcinki, więc sobie wykopiowałem to wszystko. E, czy nie wszystko, mm -hmm. tylko w, w, jakąś część i bardzo szybko mi poszedł montaż. I on się ogląda lepiej niż tamten, nad którym się mm -hmm. dużo bardziej napracowałem, nie? No, więc, tak, to tak, już tak to jest, to jest. niestety. No. Mm -hmm. Okej. Okay. To mówiłeś coś jeszcze, czy już zapomniałeś, czy ci przerwałem i... mm, A, miałem jeszcze. A, tak, tak, faktycznie. Miałem się jeszcze odnieść co do tych wyświetleń na animedii, o których mówiłeś. To dla mnie nawet mimo że moje filmy, to chyba z dwa z moich filmów znaczy dwa z tych, nie wiem, pięciu chyba, które zrobiłem, czy czterech, nie pamiętam filmów na Animedii, które zrobiłem, to były, nie wiem, tam w czterech naj, najmniej oglądanych. Ale ja mogę powiedzieć, że wiesz, jako że ja wtedy nawet nie miałem tysiąca subskrypcji. Nawet dla mnie, ter dla mnie nawet teraz to te wyświetlenia, nie wiem, jak to miało, po, nie wiem, dwa czy trzy tysiące wyświetleń, to dla mnie i tak to było bardzo dużo. Także u mnie to tak akurat nie, nie, nie miałem jakiejś takiej demotywacji, jak widziałem, że, nie wiem, wyświetlenia z... na początku miały, nie wiem, po 8 tysięcy, czy tam do pięciu, a potem nagle miały trzy, czy coś w tym stylu, no nie. Mm -hmm. Ja chyba nawet pisałem o tym na, na czacie naszym wewnętrznym, że te Twoje filmiki, yy, tam historia i jeszcze je, jeden jakiś był taki bardzo okay. też. O, o tym, jak powstaje anime. Z tego co pamiętam, był taki, No, to, no to tak, no to, no to jak powstaje anime, tak, no to ten 20 Tak, minut tak, a i, i jeszcze te podróże były. To, to ja mówię, że to jest bardzo, wiesz, dużo researchu, widać, że na pracowanko właśnie i to jest dużo lepsze niż cokolwiek ja tam zrobiłem, ale no widzisz, to jest strasznie różne, nie. No tak, tak. No wiesz i, ja, i, ja to się rozumiem w no nie. Mm -hmm. I, I mi na przykład szkoda było, że to są dużo lepsze materiały niż to, co ja zrobiłem, a jakieś, z jakiegoś powodu się moje lepiej oglądały. A tak naprawdę nie jestem w stanie powiedzieć, dlaczego. Yy, bo no, tak jak zakładaliśmy, robiłem wszystko, żeby. Jak najmniej było sytuacji, w której ktoś przychodzi do danej osoby, nie? czyli yy, specjalnie unikamy mówienia, kto robi ten filmik. Yy, specjalnie yy, robimy miniaturki bardzo podobne, żebyś na przykład ty nie był stratny na tym, że yy, ktoś przed od innego kanału to na pewno nie kliknie w ten, yy, w ten filmik, tylko że właśnie kliknie w temat i dopiero zobaczy, kto, jest, yy, kto, to, kto go robi, i ewentualnie wtedy zdecyduje, czy, czy chce oglądać, czy nie. No, ja oglądałem te swoje filmiki, byłem zadowolony z nich bardzo, tym bardziej, że one były dla takiego nawet widza jak ja, który nie obejrzał bardzo dużo produkcji, zrozumiałe w pełni, no bo chociażby jak powstaje Anime, to praktycznie każdy może obejrzeć i trochę szkoda, no, ale tego nie przewidzisz. Tak, no to prawda. Ty też jak już mówiłem, dla mnie te wyświetlenia były naprawdę fajne. Szczególnie, że to były największe, jakie do tamtej pory, wtedy, jakie ja osiągałem. Teraz, te, te w sumie, większe niż te i tak teraz, te, co teraz osiągam. Ale no też wiesz, ja myślę, że też no, niekoniecznie zawsze tam tematy, muszą być tematy takie, bardziej interesujące dla tych widzów, którzy, wiesz, wolą jakieś takie, może nawet bardziej, nie wiem, czy to dobre jakieś, może bardziej, też takie materiały z humorem, czy coś w tym stylu, no nie. Bo to wiesz, bo to masz po prostu 20 minut gada gadania takiego bardziej, wiesz, poważnego, tak tu imijmy, no nie? O tam różnych aspektach, iż ludzie są wymieniani, i tak dalej. No to nie, nie dla każdego musi być, szczególnie dla tej takiej młodszej części widowni, którzy mają tam, nie wiem, poniżej załóżmy 16 lat. Oczywiście dla niektórych z nich też może być, ale wydaje mi się, że zazwyczaj młodsi widzowie często wolą krótsze materiały i takie bardziej, wiesz, może też z humorem i tak dalej, no nie? Ja myślę, że to wszystko by się w końcu wypracowało, szczerze mówiąc, bo zabrakło tego, że robiliśmy to zbyt krótko, ale no dałem ci przykład swojego właśnie kanału, gdzie ludzie właśnie oczekują u mnie dłuższych materiałów i mm. nawet dłuższe się zazwyczaj y, dużo lepiej klikają, nie? A nawiążę do, do, do tego jeszcze to, że właśnie widzę, że bardzo dużo Komentarze, to raczej młodsza widowna, bo bardzo kaleczą Aha. polski mhm. na przykład, nie? Albo, albo widać, widać po tym, co piszą. E, no i oczywiście wiesz, ja nie mam targetu jakiegoś konkretnego, że oto zrobię to i to, bo ktoś to obejrzy. Ja robię po prostu to, co mi się chce, ale to chyba do wypracowania by było, nie? Że no robimy sobie jakieś tam maszyliwę. materiały i w końcu w końcu ludzie by mówili, ej, to jest jakiś potężny materiał, chcę go obejrzeć, nie? Możliwe, możliwe. No to tak też tr trudno teraz powiedzieć, jak wiesz, jest po ptakach. Tak. A to, czy, czy to, jaki jesteś na kanale odzwierciedla to, jaki jesteś w życiu realnym, czy, czy to jedna z jakichś takich mask, postaci specjalnych pod izbą? Nie, ja jestem zdania, że to nie ma w ogóle co udawać. W sensie, no mówię, jak już wspominałem tutaj w rozmowie, że staram się dla każdego byś miły, to to tutaj też stara to w życiu takim normalnym też jestem bardzo ogadny i spokojny. Co w sumie nie zawsze jest też zaletą, bo czasami nie umiem komuś czego, czegoś powiedzieć, a trzeba. no Wiadomo, że to też nie, nie jest się w 100% taki, taki sam. No bo też ja jakby wiadomo, miałem tam dwa lajby czy coś w tym stylu, ale to też po prostu no jestem człowiekiem, który gada do mikrofonu. Wiadomo, na pewno znacznie bardziej można mnie poznać na Discordzie, czy gdzieś gdzie. No i się okazuje, że nie jestem jakimś poważnym człowieczkiem tylko co chwila sobie z czegoś żartuję albo coś w tym stylu. Ale to nie jest tak, że nie wiem, jestem jakiś zupełnie inny, bo nie wiem, na live'ach czy tak dalej jestem po prostu taki jak normalnie, no nie? Mm -hmm. Także tak, nie, to nie jest żadna maska, nic w tym stylu. No z tą łagodnością, no kiedyś też miałem problem, że nie umiałem odmawiać na przykład, to jest też słaby. Nie, ja, ja, odm ja odmawiać akurat już, też, jeszcze jakiś czas temu nie umiałem, już się, już się nauczyłem e, wiadomo, że czasami mam takie, że nie wiem, głupio odmówić albo coś, ale to chyba każdy tak ma zazwyczaj e, czasami, w niektórych sytuacjach, ale już się nauczyłem, ale no mówię, no czasami są takie sytuacje, że nie wiem, gdzieś coś komuś trzeba powiedzieć, a ma się z tym trudności, bo nie wiem, człowiek ma myśli, że nie wiem, może mu to przykrość sprawić albo może się zdenerwować, albo coś w tym stylu no, i z tym mam bardziej problemy. Chociaż, no mówię, jak już mówiłem, wiadomo, czasami trzeba, czasami trzeba, i z tym mam trochę problemy, ale no to mówię, to nie, nie, nie różni się za bardzo tym, jaki jestem w internecie, od tego, jaki jestem w takim rzeczywistym życiu. No to widzisz, Yinki Yang, ty, się, ty, ty, ty mówisz, że ten, że zbyt łagodny, że coś powiecie, ja miałem w drugą stronę i to też nie jest wcale dobre. W sensie, yy, ja często mówiłem i nawet w życiu realnym lu, różnym osobom różne rzeczy i co nie spotykało się, nie wiem, z radością na przykład. A, no to, nie, to, no to wiadomo, nie jest... to złoty środek trzeba zawsze znaleźć złoty środek, no tak. To prawda. No ja jeszcze no o ja to mogę jeszcze powiedzieć. Hmm? <laughs> ja nad tym to nie ja, pracuję. Jest, hmm? ty. aha, aha, no nie, ja, ja w się sensie wiesz, no nie wiem, co tak trudno powiedzieć, czy się nad tym pracuje, czy nie, no to tak no ja też nad tym nie pracuję, mogę powiedzieć, ale no myślę, że na, na przykład yy, yy, mogę powiedzieć, że są rzeczy, nad którymi się nie pracuje tak z, do końca, a one i tak się zmieniają przez jakieś aspekty, które, nie wiem, się robić, czy coś w tym stylu, bo na przykład ja Zanim zacząłem nagrywać na YouTube, ja byłem bardzo nieśmiały, w sensie nadal jestem nieśmiały w na przykład stosunku bardziej do nieznajomych i często siedzę cicho czy coś w tym stylu, albo się stresuję, aczkolwiek. To, że zacząłem nagrywać na YouTube i nagrywam już od tego ponad roku, dało mi też, załóżmy to, że znacznie łatwiej mi zabierać zdanie w jakichś kwestiach i w ogóle swoje zdanie zabierać, i też łatwiej mi mówić w rzeczywistym świecie, tak ogólnie, nie wiem, bardziej publicznie w sensie, nie wiem, załóżmy nawet w klasie wypowiedzieć czy coś w tym stylu. Ale to nie jest coś, że ja wiesz, to specjalnie ćwiczyłem, czy specjalnie po to zacząłem na YouTube nagrywać, tylko przez po prostu różne aspekty się to zmieniło. Także no, myślę, że to tak nawet nie zawsze musi, wiesz, człowiek trenować, czy jakkolwiek zwał zba, tak zwał, tylko po prostu się to zmienia przez jakieś pewne nasze czynności życiowe czy aspekty, które robimy. Mm -hmm. No, ja bardzo podobnie miałem bardzo, bardzo nieśmiały byłem kiedyś. Mm -hmm. Wracając do tego, tego bycia łagodnym lub zdecydowanie inaczej, to ja kiedyś miałem coś takiego, że ja, ja zbyt szybko wypowiadam właśnie swoje zdanie i nie patrzę, jak się druga osoba poczuje. Kiedyś pomyślałem sobie, dobra, no to teraz może będę sobie to po prostu przemyślał i dopiero powiem, ale uznałem, że hmm, trochę nie umiem, ale nawet jeśli to to wyglądało, jakbym był jakiś upośledzony, że ktoś mi zadaje pytania, a ja stoję i myślę 5 sekund, co odpowiedzieć. I, I ja mam w tą stronę, że jestem aż dobitnie szczery, i słyszałem niejednokrotnie opinie, że jestem chamski. Ja mówię. To nie jest haskość, ja po prostu mówię co myślę i to jest, to jest ten problem, co czasami jest problemem. Także. Jeszcze jesteśmy przyświeństwami. Tak, w tym momencie tak. Myślę, myślę że z tego co mi mówisz i na tyle ile mm. można uwierzyć w to, 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 to tak rzeczywiście jest. Tak, tak. Potrafiłem ludzi do płaczu doprowadzić, bo powiedziałem coś. Szczerze, mogłem nie mówić po prostu. Mm -hmm. i... To też jest no, złe na pewno. Też żałuję niektórych po prostu mm. słów, nie? To, to... E... No mów, mów, już ja skończyłem. Dobra, to nie. ja chciałem jeszcze na chwilę, tak na moment wrócić do tego, jakby bycia na YouTube, a bycia w świecie rzeczywistym, że to też czego może nie być widać, znaczy no na pewno tego nie widać na filmach. A jaki jestem, no to na przykład często jestem mocno sarkastyczny, ale w sensie nie takim, że, nie wiem, na złość komuś czy coś w tym stylu, tylko po prostu często sarkazmu używam, tak w ramach, nie wiem, żartu czy czegoś No, ale tak to mówię. to nie, nie, nie jestem tak, że coś bym ukrywał albo coś w tym stylu. Kończąc stanie. Sarkazm i ironia to są moje dwie miłości też, ale. W in internecie trochę trudniej, nie? bo jak napiszesz komuś w komentarzu, to może nie zrozumieć, co innego. Jak tak, powiesz, tak, nie. Ja w komentarzach, akurat w komentarzach to nie. W na komentarze to zawsze tak wiesz, piszę miło. Znaczy, ogólnie zawsze staram się pisać miło, ale załóżmy, no nie wiem, na Discordzie, jak już jestem z jakimiś osobami, takie, które lepiej znam. To już są moi znajomi, i czy tam z przyjaciół miję na Messengerze, czy gdziekolwiek, no to często używam na przykład ironii i tak dalej. A ja mówię, no na kanale tego nie widać, no bo nie używam tego w przypadku jakichś, nie wiem, ludzi, których nie znam, albo wiem, że, albo moich takich widzów, których też nie znam dobrze, no nie? Bo to używam tylko wtedy, kiedy wiem, że nie wiem, że to ktoś załapie i tak dalej. Mhm. No właśnie, moje kolejne pytanie brzmi, kim dla ciebie są widzowie? Jak, jak ich właśnie traktujesz? No, w sumie nie, nie wiem do końca, jak odpowiedzieć na to pytanie, no bo jakby to powiedzieć. No, dla mnie to, dla mnie to cały czas jest ogólnie dość niesamowite, że komuś się chce moje filmy oglądać, w sensie to mnie zawsze będzie dziwiło, że nie wiem, są jakieś ludzi, którzy chcą jakiegoś randoma z internetu posłuchać, jak nie wiem, gada o jakimś anime czy coś w tym stylu. No ale mówię, no ja, ja po prostu mam takie podejście, że odnoszę się do każdego z szacunkiem, z niektórymi z moich widzów mogę powiedzieć, że już jesteśmy znajomymi, bo tam na Discordzie często piszemy i tak dalej, no a tak to mówię, do każdego staram się z szacunkiem odnosić i po prostu jak nie wiem, ktoś mi napisze, czasami pisze z jakimiś ludźmi długie komentarze i tak dalej, wchodzi z nimi w dyskusję, jak jest jakaś opcja i byś po prostu dla nich miłym. I no nie wiem, jak mogę inaczej odpowiedzieć, jaki mam stosunek do widzów, że po prostu ich szanuję. Okej, okay, czyli, czyli niektórych masz za znajomych, bo się tak dziwne słowo powiem, ale zaznajomiłeś. A, a no tak, jak tak, 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 traktujesz tak. Tych, tych takich powiedzmy, którzy tylko oglądają, tylko komentują, ale. No nie wiem po prostu. No to, to wiesz, no to załóżmy. Tak nie wiem, no przykład o. No, znaczy... Trudno, jak już mówię, no trudno mi na to pytanie odpowiedzieć, no bo u mnie to wygląda tak, że wiesz. No ja się bardzo cieszę, jak mi ktoś zostawia komentarz. Eee, nie wiem, jak to, nie wiem, przykładowo, jak ktoś mi napisze jakieś swoje zdanie na temat danego anime. Załóżmy, który omawiam, to i tak się coś też czasami staram się podpytać. Eee, może coś, żeby jakąś większą dyskusję zrobić, jakieś inne pytanie zadać. Jak ktoś napisze, po prostu, że fajny film, to mu bardzo dziękuję. Jak ktoś mi napisze, jakieś, nie wiem że coś źle powiedziałem albo coś mu się nie podoba, to też zawsze odpisuję, jakoś staram się e, też e, dopytać o coś bardziej, czy coś w tym stylu. No po prostu, wiesz, staram się mieć kontakt jakiś z y, tymi ludźmi, no nie? Żeby tam, nie wiem, nie zostawiać tylko łapki w górę czy coś, tylko też im zawsze coś odpisać, bo myślę, że nawet jeśli, nie wiem, napiszę zwykłe dziękuję i pozdrawiam, to już jest, y, myślę, spoko, no nie? Wiesz, wiadomo, że jak ma się znacznie większą widownię, to to trudniej, ale no ja nie mam tego problemu, więc... Korzystam. No i kwestia raczej już przyzwyczajenia później, nie? A no dla tak, mnie komentarz dzięki tak, tak. cien fajne jest. Mógłby nie być po prostu. W sensie mhm. odpisuję coś, nie wiem, motkę dzięki cokolwiek, ale to jest mhm. taki. On nic nie wnosi moim zdaniem. Mhm. A z drugiej strony, też jak jest rozprawka, to, to też zazwyczaj jest takie, o Boże, nie, nie chce mi się albo nie mam na to czasu, żeby przydać mm. dosłownie fale tekstu, to piszę tyle do widzenia. Bo, A, nie, nie no, wiem, to, no to też trochę od nastawienia różnie. zależy. No to oczywiście też od y, powiedzieć jak przyzwyczajenia, bo to oczywiście, wiesz, no jak ja bym miał, nie wiem, pod każdym koment, y, pod każdym filmem, jeszcze bym je wrzucał bardzo regularnie, tak nie wiem, że dwa razy w tygodniu i bym miał po, ponad 100 komentarzy różnych, no to wiadomo, że jeszcze jak ma się jakby Jest to przykładowo hobby, czy coś w tym stylu, i ma się tysiąc innych rzeczy, no to wiadomo, że nie, nie da się odpisać na wszystko, jeszcze szczególnie jak to są długie komentarze, no nie? No, czy czasami odpiszę, oczywiście, ale czasami nie Nie, no, no po tak, się tak. Nie chcę, jak widzę taką ścianę tekstu, to, to już, ale mówię naprawdę o ścianie, że czasami się nie mhm. mieści na ekranie, tylko muszę scrollować, to już mówię, boże. Mhm. No, albo, albo widzę, że jest 15 odpowiedzi do komentarzy, to już mówię jedno. Dobra, już pewnie wszystko jest napisane, co, co tylko odpiszę, <noise> żeby mi odhaczyły i nie pokazywało. No, nie, no A, bo ja mam. Czy, na, czy, no, no, mów, no, mów. Nie, no bo ja mam właśnie takie na przykład że, bo czasami zdarza się, że ktoś mi napisze ścianę tekstu, taką potężną, no to ja się właśnie wtedy bardzo cieszę, że ktoś na to czas poświęcił, ale no to jak mówisz, to już jest na pewno też kwestia przyzwyczajenia i tego, że ty już tworzysz znacznie dłużej niż ja. No, ja też pamiętam czasy, jak. Można powiedzieć, zaczynałem i ludzie mi pisali, no to też miałem coś takiego, że dziwiłem się, dlaczego ludzie nie odpisują na wszystkie komentarze w zasadzie, nie? Bo, bo, bo ja odpisywałem na wszystkie. Mogę powiedzieć, że teraz też odpisuję na wszystkie aktualne, ale no właśnie, często one są na zasadzie fajne albo coś, no to ja też odpisuję to jednym hmm. słowem, więc to, to takie odpowiedzenie, bo odpowiedzenie, no ale. Skoro komuś to radość pisze, bo znaczy sprawia, bo widzę, że ktoś napisze mi, o, fajne, ja mówię, no dzięki, a on, o, odpisałeś, mi, wow, ja mówię, no, no dobra, <laughs> okej, okay, no, no to masz, no i odpisuję, można powiedzieć na wszystko, ale jak jest czasami ściana tekstu, to odpiszę, a czasami widzę ścianę tekstu i mówię, nie chce mi się po prostu, nie? No, to zrozumiałe. Mhm. A czy obchodzą cię oczekiwania widzów, że na przykład zrób to, zrób tamto, czy tylko opinia na to, co już zrobisz, na dany filmik? No wiesz co ci, no wiesz powiem ci, że nie wiem, no jakby przynajmniej ja nie zauważyłem, że wiesz, myślę, że też sprawy się zmieniają z rosnącą widownią, ale no ja, u mnie nie ma tak, że wydaje mi się, że widzowie by czegoś oczekiwali, w sensie takim wiesz, no są wiadomo, są filmy, które... Yy które się lepiej przyjmują, które źle, które może nie wiem, że załóżmy jakieś anime by zobaczyli jak na, tem na czy jakiś po prostu temat żeby chętnie zobaczyli i żebym zrobił, ale no nie, ma, nie, nie mam takiego nie wiem, nie prom na mnie, że nie wiem, zacznij robić coś innego albo że chcemy tam to zobaczyć, przestań to robić ja nie mam, no ja działam już teraz tylko na podstawie takiej, że po prostu mam chęć czegoś zrobienia, myślę, że o to może być fajny i ciekawy materiał z tego i robię i nie wiem, wątpię, żeby ktoś miał z tym problem jakiś nie nie, nie nie na takiej skali mówię, bo oczywiście takie komentarze też się mogą znaleźć, ale, ale kwestia właśnie, że ej, zrób takie recenzje tego i anime, czy tego anime, czy to jest sobie. Wtedy... Nie no, to tam no okay, czy, czasami, czasami się to, ja zdarza ale raczej, raczej rzadko. Raczej jeszcze jak robiłem takie recenzje właśnie w tych ramkach, gdzie robiłem je często i regularnie ludzie widzieli, że nie wiem, robię recenzje sezonowych, to tam pisali no szczególnie, że wiesz, ja robiłem jakby nie wiem, jak zresztą robiłem podsumowanie sezonu albo zapowiedź sezonu co będę recenzował to wtedy, pis to wtedy ja dawałem możliwość, żeby oni po prostu, mówiłem, żeby pisali w komentarzach jaką recenzję, czego by chcieli zobaczyć, no nie? I wtedy starałem się to uwzględniać. No teraz już informowałem wielokrotnie, i mówiłem, że po prostu recenzuję czy tam robię materiał na temat tego, co chcę. Też czasami daję jakby możliwość też, żeby widzowie napisali, z czego by film chcieli. Na przykład ostatnio post na społeczności dałem, żeby może jakieś swoje propozycje na filmy pisali. Oczywiście nie to, żebym nie miał pomysłu, tylko po prostu, żeby też wiadomo, że ktoś jak, jakiś czasami ciekawy pomysł może podsunąć. Albo po prostu zobaczyć, co by chętnie zobaczyli. I wiadomo, biorę biorę to pod uwagę. Ale mówi nie ma, nie ma, nie, nie pojawia się teraz już wiele takich komentarzy. Mm -hmm. To standard, znaczy standardowe pytanie, nikomu nie zadałem, ale czy masz notatnik z pomysłami? Mam. Mam okay. z 50 tytułów tam mam. No ale kurde, to ja tak samo i zamiast y, coraz mniej mieć, to coraz więcej mam. <tryk> tak, tak. Tylko no, u, mnie, u mnie jest ten problem, że często część z nich jest jeszcze nie, nie do zrealizowania. Po pierwsze, z powodu braku czasu, bo niektóre z nich to są filmy, które będą trwały od 30 do godziny. I po drugie, na część z nich mam jeszcze zdecydowanie zbyt małą wiedzę i wymagają one masy researchu, więc to wszystko zostawiam na później po prostu. A kiedy ci takie pyta pytania chciałem powiedzieć? Kiedy ci takie pomysły wpadają do głowy najczęściej? Czy no to tak, jak to tak jak to bywa z pomysłami, przychodzą w, nie wiem, najmniej oczekiwanych momentach. Nie wiem, czasami robię coś totalnie. To, to działa tak jak zwykle, no człowiek nie wiem. Chce wymyślić temat odcinka, tego nie wymyśli. Ale potem, nie wiem, nagle robi jakąś totalnie losową rzecz, albo ogląda jakieś anime, czy coś sobie czyta, i nagle. O kurde, znowu już coś uderzyłem. i nagle tak myśli. Hmm, z tego by było można stworzyć fajny odcinek, albo, nie wiem, właśnie ogląda jakieś anime i przychodzi jakiś pomysł, albo czyta o czymś, albo nagle, nie wiem, jakiś nagłówek mu się rzuci, czy jakaś informacja, czy po prostu, nie wiem, robi się jakąś. Myśli się rozmyśla się o czymś i nagle wpada do głowy. I tak to głównie wygląda. Też wiele rzeczy padło, nie wiem, na przykład naczynia, ale u mnie na tak, przykład tak. jest tak bardzo często, że jak na przykład montuję jakiś filmik, albo piszę do niego scenariusz, to mówię. Hmm. Hm. No ale w tym filmiku nie poruszę tego i tego. I teraz nagle pff, pięć pomysłów nagle na, na nowo wpisuję no, tak, tak. później do notatnika. Więc hmm. to chyba kwestia. Ja, no ja też ja często też mam tak, że. <laughs> Że nie wiem, jakiś artykuł czy tam o jakiejś rzeczy i myślę sobie, że nie wiem, to może być jakąś fragmentem w jakimś odcinku i można na podstawie tego coś stworzyć i tam jeszcze dodać masę innych rzeczy. Albo właśnie mam często tak, że nie wiem, anime jakieś oglądam i nagle mi do głowy wpadnie jakaś fajna scena jakąś, można w recenzji zrobić czy tam w filmie na temat tego anime, że nie wiem, jakoś fajnie zmontować czy coś. I od tego się zaczyna już pomysł na odcinek i tak to leci czasami. To powiedz mi, co myślisz o tym, że na jego jednym podcaście jeden gościu wyzywał ksołkę i ksasz i od kurew i później ksołka Amotornowi to wypomniała, a on tego nie skasował, do dzisiaj to wisi. No to tutaj powiem tak. Ja z nim o tym rozmawiałem, krótko powiem, ja z nim o tym dyskutowałem on już rozmawiał o tym z Ksołką i z tego, co wiem, sprawa jest załatwiana, więc no to nie jest sprawa między mną a tym, skoro sprawę między sobą załatwili, no to co ja mogę więcej powiedzieć? No, ja ci powiem, że dowiedziałem się o tym dopiero yy, przy nagrywaniu wywiadu z yy, Ksołką, i, i szokowało mnie to. I ja rzeczywiście aż odpaliłem jego kanał i zobaczyłem, i praktycznie od razu po mnie, Turcy, wiedziałem, kto to powiedział, ale, ale. Czekaj, aż sprawdzę, czy to dzisiaj jeszcze wisi. I, w, o, I tak, wisi. I z tego, co ona przynajmniej mówiła, to on uznał, że sprawa jest załatwiona, ale nic z tym nie zrobił, bo uznał, że w podcaście było powiedziane tak haha. On zareagował, że zaśmiał się czy coś. I, i, i jak się obejrzy ten fragment, chociażby, to tam nie ma żadnej, jakby takiej obrony, że coś ty powiedział, tylko reakcja haha. I egzamin trochę słabe. No, no, powiem, no, mówię, ja, ja ze swojej strony mogę powiedzieć, że e, no, ja, ja już mówiłem, że łagodnym człowiekiem jestem i mi do, nie lubię bardzo, jak lu, ludzie wyzywają ludzi, kiedy nie jest to w żartach, bo tam wiadomo, że w żartach między znajomi to co innego, no, ale mówię, ja dostałem informację, że sprawa jest rozwiązana, więc to. Nie, wie, nie wiem do końca, jak to wygląda, jak teraz mówisz, ale, no, mówię, ja też y, nie, nie chcę w to bardziej po prostu wchodzić, no, nie? Okej, okay, no w sensie to może przez niego jest sprawa załatwiona, ale z tego co zrozumiałem z rozmowy z ksołką, to, 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 to po jej stronie niekoniecznie, bo... Aha, co no to innego nie wiem, jak, no to co innego jak prywatnie sobie ludzie gadają i pioczą na, na, na różne tematy, czy to yy, znaczy mi akurat to nie przeszkadza tam, możecie gadać sobie o mnie co chce, co, co chcecie, no ale widać, że ksołce to raczej nie pasowało, a. No, publicznie to jest yy, pokazane, nie? To jest, to jest takie nie, no to wiesz, słabe, no ja że... już mówię, no ja, ja to ja, mm, nie, u mnie, ja na pewno, <ścoughs> znaczy dobre, może to źle mówię. Yy, ja nie, nie pochwalam wyzywania innych ludzi, ale no, ostatecznie jego kanał, no mówię, ja dostałem informacje, że się dogadali, więc no jakby, no mówię, no ja nie, 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 nie chcę jakoś głębiej się wypowiadać w tej sprawie, bo nie mam też jakichś większych informacji, tak mogę powiedzieć. Dobra, a to tak w sumie wpadło mi kolejne pytanie tutaj, mhm. to mówisz, że z nimi o tym gadałeś, a to jakoś wyszło od ciebie czy, czy jak, jak to wyszło, taka rozmowa jeśli możesz powiedzieć. O, czekaj, czy ja sobie teraz przypomnę. Bo w sumie to nie, czekaj, jak, jak to się zaczęło? Nie wiem, czy z ksołką coś nie pisałem i potem coś do amatora napisałem, ale to tak już, kiedy to było? Miesiąc? Nie, więcej niż miesiąc temu. Raczej tak, bo. Yy, bo tak, ja nie no dobra, z... na pewno więcej niż miesiąc temu. No już jakiś czas no. temu, kurde, bo ja słabą pamięć mam do takich rzeczy. Mm. Nie no, ale to jakoś w ogóle właśnie z chcełką nie wiem, czy coś nie pisałem i potem od tego się właśnie zaczęło. I po prostu potem napisałem do amatorna. A tutaj kontynuując ten wątek jeszcze, to, to tak osobiście, jak uważasz, wiem, że mówisz, że jesteś łagodny, nie wiem czy miał to odpowiednio o, odpowiesz, ale mhm. e, czy nie uważasz, że trochę ironia z jego strony, bo gościu przynajmniej się wydaje, że uważa, że poprawia społeczność anime i po kilku zdaniach nawet można już odnieść wrażenie, że uważa, że wie wszystko, zostawia na kanale coś, co w sumie jest karalne i to tak mówię, że prawnie karalne. <słuch> hmm. No powiem ci, że nie wiem, no Musiałbym się po pierwsze zastanowić, a nie chcę nic głupiego po prostu powiedzieć, więc mogę, jeśli nie, nie przeszkadza, to wolę pominąć. Okej, okay, no moim osobistym zdaniem to jest jednoznacznie chujowe z jego strony po prostu. Nawet nie ma tutaj ubierać to w jakieś milutkie słowa, no bo znowu, co innego jak się gada... Yy... Gada prywatnie, czy coś, albo nawet nie wiem, powiedzmy na live co innego, jak dosłownie nagrywasz coś z kimś, później to jakkolwiek montujesz, dodajesz tam stampy i jeszcze dosłownie prawdopodobnie tego przesłuchujesz i uznajesz, że to jest okej. Okay. No, moim zdaniem nie bardzo. Tym bardziej, no, o, no, nie chcę tutaj uważać, że kobiety czy coś, ale no to jest pocisk najniższych, trochę chyba, żarty, lotów, yy, gdzie porównujesz dziewczyny do yy, no, niezbyt fajnego zawodu, że tak powiem, nie? To, to moim zdaniem jest to jednoznacznie złe i nawet nie ma nad czym się zastanawiać, czy, czy, czy... Ja bym powiedział, o, może dam Ci inny przykład, jakbym miał kolegę, przyjaciela, czegokolwiek i nazwałby tak kogoś, to jeżeli nie byłoby żadnych konsekwencji, to mu jemną w łeb po prostu, nie? Tak powiem, mm -hmm. nie? No więc okej, okay, nie chcesz odpowiadać, to nie, e, ale, ale tak ci jeszcze powiem, że e, jak e, przez te całe sprawy i tak dalej, e, bo może to nie zabrzmi fajnie, ale e, jak pisałem do ciebie co do, co do rekrutacji tam na Facebooku, to tak podchodziłem do ciebie neutralnie, e, a no bo nie znałem twojej twórczości po prostu, nie? Oprócz tego co kilka no, wiadomo, filmików wiadomo. Ob obejrzałem, co mi podeszło chyba tam spychu i mugi, a jak nagrywaliśmy jakie to anime to strasznie przyjemnie mi się z tobą gadało i wręcz cały wieczór chodziłem podekscytowany I, 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 i dosłownie padały z moich ust takie słowa jak Kurde, żałuję bardzo, że masz tak mi mały kanał, i jakbym miał rezygnować, to najchętniej bym ci go oddał swój, żebyś miał wielkie wysiedlenia. Yy, jakkolwiek wielkie sobie tutaj ktoś definiuje, ale tak prywatnie, na przykład teraz mi się znowu do dobrze z Tobą rozmawia, ale po tym jak dowiedziałem się, bo to znowu wyszło gdzieś tam w trakcie, że trzymasz za amatornem i widząc to, co on robi i z czym się w ogóle nie zgadzam, slash yy, uważam, że zrobi to słabo to zepsuło mi to cały twój obraz. I fajnie robisz coś nietypowego, jak przed wywiadem oglądałem ten odcinek, on jest na przykład super zmontowany właśnie tak filmowo, ale przez tą wiedzę, że jakkolwiek jesteś związany z amatornem, nie mogę cię oglądać, aż wręcz nie potrafię się zmusić, to jest takie dziwne uczucie. I mogę z tobą rozmawiać, a nie, nie mogę... W sensie, wiesz, wiem, no, w sensie, więcej. szczerze mówiąc, to w sensie trochę dziwne dla mnie, w sensie, no bo jednak, no w jakby to powiedzieć. No mimo wszystko, wiesz, to nie ma... Mimo wszystko, no wiesz, no to tak dziwnie, że utożsamiasz akurat jego z nim, tylko dlatego, że jesteśmy znajomymi, bo jednak ogólnie sprawa wygląda tak, że ja i amator jesteśmy przeciwieństwami pod względem charakterów, ale ja też mam, nie wiem, taką cechę, nie wiem, czy to tak można ująć, że ja po prostu jest bardzo się dopasowuję do ludzi i też ja, nie wiem, no przykładowo, tak podając przykład życia, że nie wiem jest dwójka jakichś ludzi, którzy się nie lubią bo nie mają przeciwstawne charaktery, no nie i wiesz, i po prostu się gryzą to ja jestem tym, który się koleguje i z tym i z tym bo ja się tak po prostu, wiesz, dopasowuję i no to, wiesz, no ja po prostu z bardzo wieloma różnymi ludźmi się zadaję i tak dalej no i myślę, że mimo wszystko nie ma co tak przez pryzmat czegoś patrzeć no przynajmniej, ale nie, no wiesz, no ja oczywiście nie bronię Yy, ale no nie wiem czy wiesz o co mi chodzi Wiem o co ci chodzi i to nie tak, że ja mam coś do ciebie To nawet nie o to chodzi, tylko ja tak wewnętrznie mam taką blokadę Przez to, że jakby to nie jest twoja wina, nie? Ani nic yy. Z drugiej strony nie wiem jakby to wyglądało jakbyś naprawdę, no, brzydko mówiąc mu w łeb Ale albo jakbyś jakkolwiek zareagował, bo yy. Nie pamiętam czy tam w tych komentarzach, ja też nie przeglądałem tego filmiku za bardzo, mówię tutaj o tym konkretnie, gdzie go wyzywały dziewczyny, żeby, żeby ktoś na to zwrócił uwagę w komentarzach, ale no może było, tylko po prostu nie, nie czytałem ich, ale twój, twój komentarz był pierwszy dla mnie i patrzę jak do tego doszło, nie wiem i oczywiście to... Rozumiem, sarkastycznie i tak dalej, ale no nie wiem, mi by trochę nie pasowało, że taki pocisk poszedł z koleżankami, z której, której jakby znasz. Nie wiem, czy oglądałeś to w pełni, ale ja bym tam zjechał go, nie? W sensie nawet jako kolega. No to nie, no to ja ci akurat tutaj może sprostuję troszeczkę, że ja ten komentarz dałem minutę po wrzuceniu tego filmu. Czy tam, no... Minutę, no tam no już nie będę, żeby ktoś się nie przeszedł, no to po prostu zaraz po wrzuceniu tego filmu, e, ja akurat go nie oglądałem, e, ponieważ po prostu ja nie, nie oglądam wiadomo wszystkiego, akurat nie wiem wtedy czy nie miałem czasu, czy po prostu mi się nie chciało i tak o tym zapomniałem. Ja po prostu potem się dowiedziałem, e, że coś tam było, e, że z tego mała aferka wynik, wyniknęła, e, no to, to, to jak już można się domyślić, ja nie zapomniałem, że ja tam komentarz jakiś dałem, no nie? Okej. Okay. No, znaczy no, to rozumiem. Tak, to... no. i mówię to, ja nie rzucam na ciebie jakichś tam wielkich oskarżeń czy coś, no bo to ty jednak nie ty zrobiłeś, nawet w tym nie uczestniczyłeś, tylko zostawiłeś komentarz, że jak mówisz, nawet tego nie oglądałeś. No ale, ale dla mnie to jest takie, że nie wiem czemu tak jest, ale już tak mam, że nie mogę po prostu za bardzo mi... no, wiedzieć, że masz jakieś no, 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 takie rozumiem, rozumiem. znajomości i ale, ale ale rzeczywiście to, to tam, to, to, no mówię, to, to nie jest twoja wina w żadnym no stopniu. No prostu może kiedyś, może się kiedyś ci minie, no ale mówię, no ja w tej sprawie, no ogólnie jak ty, o której teraz to ja nie mam tutaj za bardzo, co się bardzo szerzej wypowiadać, no bo po prostu to ja nie jestem uczestnikiem tej sprawy, no nie? Okej, okay, no ja nawet powiem ci, że ja sam bym poruszył to, ale yy, kwestii jest kilka raz, że okej, okay, to są, co nie pasowało i yy, no, mówiła to na, na podcaście i jeszcze z nim gadała, e, ale nic z tego nie wynikło, e, ale z drugiej strony mam coś takiego, że kiedyś zrobiłem, powiedzmy zacząłem dramę, która na szczęście szybko zniknęła i ona była niesłuszna i wtedy sobie powiedziałem, że nie będę robił już czegoś takiego, ewentualnie będę odpowiadał, choć to też było błędem w przypadku amatorne, ale bardzo... Uważam, że ktoś powinien się tym zainteresować, jak, nie wiem, jeżeli ktoś szuka robienia dram na Anitubie, to powinien to wyciągnąć po prostu, ale ja nie chcę tego robić, bo yy, na przykład to jest dawanie atencji amatorowi, na który moim zdaniem w ogóle nie zasługuje na to, nie? I, I to jest ten problem. Mówimy o tym w podcaście, więc trochę dajemy, ale te podcasty wątpię, że będą miały jakiś taki większy wydźwięk i, i nie jestem gościem od dram, ale dla mnie to bardzo chujowe zachowanie i i ten filmik powinien zniknąć, albo chociaż ten fragment, nie? Bo, bo no to jest słaby, słaby po prostu mów, że tak powiem, nie? No to, no, to ja tylko mogę ze swojej perspektywy jeszcze ostatecznie powiedzieć, że jak. No bo mówię, ja po prostu dostałem komunikat, że, że się dogadali i myślę sobie spoko, no nie? No to pomyślałem, że jak się dogadali, no to nie ma z tym problemu, że to nadal jest, no nie? Mm -hmm. No, co z ty zrobisz już twoja sprawa, czy, czy coś zrobisz, czy nic to robisz. No tylko ja tak po prostu znałem, że warto poznać też twoją perspektywę, skoro się znacie i, i jak mówisz, lubicie, Teraz przejdźmy do re reszty już chyba milszych pytań. Czy, <grym> czy, czy pijesz alkohol? Nie, w sensie w, ogóle? Nigdy w życiu nie piłem nigdy. O, ale w już ogóle? masz... Nie wiem, piszesz maturę, to masz 18 lat. No mam 19 w tym roku. Okej, okay. i nigdzie ci nie ciągnęło? Nie, nigdy. Akurat tak, pod w sensie tym nawet względem. Spró spróbowania nawet? Tak, tak, w ogóle. To nigdy nie piłem ani nie paliłem i w ogóle jakoś mnie do tego nie ciągnie. Absolutnie. Nie wiem, czy w sensie w ogóle, no nie wiem. Jakbym miałem ludzi, co nie wiem, i teraz też mam znajomi, że mnie po prostu zachęcają, albo jako, jakoś po prostu no, nie czuję żadnej chęci, no nie? To nie to, że nie mogę czy coś, tylko po prostu w ogóle żadnej. Tak. No ja też tak kiedyś miałem, no, ale to się zmieniło w sensie też nie palę. Zacząłem trochę palić, żeby spróbować jak to jest, ale po dosłownie trzech dniach mi się znudziło, też nie umiałem mm. się zaciągać w ogóle. Z alkoholem też bardzo późno, jakby, także powiedzmy, o, mm. chciałem sobie wypić czy coś. Także no spoko. Jesteś chyba jednym z dwóch w sensie nie. Jesteś jedynym, który nie pił, ale z dwóch abstynentów chyba póki co. Z Aha, a, kto je, a kto jeszcze jest, jeśli masz powiedzieć? Animko to? mówi, że coś tam czasem sobie jakieś piwko walnie czy coś i tam jak powiedzmy trzeba, to, 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 to sobie wypije czy coś, ale tak bardzo stroni od alkoholu i w ogóle nie niedawno używa, że tak powiem, nie? A nie, że hmm. o mam ochotę, to sobie wypije, więc jesteś hmm. jednym z niewielu rozumiem, w tym przypadku. Rozumiem, rozumiem. Y Ogórki kiszone, małosolne czy konserwowe? <grych> nie muszę być do alkoholu, ja tylko po prostu jakie mm... lubisz. Najbardziej. Mm, czekaj. Wymyj mi jeszcze trzy rodzaje, jakie dałeś. Kiszone, małosolne i konserwowe. Małosolne chyba. Ale ja ogólnie nie jestem ogórkowy. W sensie nie, ja jem ogórki takie że wiesz, że nie wiem, zerwane z ogródka i obierasz ze skórki jeszcze takie surowe w sensie, często się je ogórki surowe ale w sensie takie wiesz yy, yy, no, obrane po prostu ze skórki i tak jesz, no, nie? Yy, nie zdarzyło to... mi się yy, ogórków A. z yy, ogródka jeść bez skórki Ja pierwszy raz jak z, yy, nie w sensie zawsze się. jest tak zielonym? no, Bo wtedy to tak średnio tak. się je w sensie on, to ta skórka wtedy taka twarda jest Albo je, ale o których ogórkach mówimy, o tych małych, tak? Takich z, z kujących, że tak powiem nawet. No, no, no. No to powiem tak, że znaczy no może gdzieś tam jadłem, no oczywiście, ale zazwyczaj to pod kran i po prostu jadłem. Mało aha, tego, jak powiem to, to nawet nie chciało się iść do domu, bo mieszkałem na drugim piętrze, to, a ogródek miałem najdalej ze wszystkich, więc szedłem na ogródek, w koszulkę, w buzie, tfu, tfu, piasek z buzi, wtedy jadłem. Rozumiem, rozumiem. no mówisz, z... ja... że ktoś obiera tak zawsze w sensie <laughs> chyba. No ale takich z tego, z konserw czy nie wiem, czy takich słonych czy innych z, z słoików to raczej nie jem. Okej, okay, rozumiem. E, dobra, uważasz się za artystę albo twórcę? Hmm. Dobre pytanie, no w sensie, no za twórcę ogólnie się uznaję, no bo wiesz, yy, mimo wszystko to jest coś co ja sam tworzę, to są moje pomysły, wiadomo, że są filmy gdzie ja opieram się na jakichś źródłach i z nich korzystam, ale ostatecznie to jest coś co ja przetwarzam, dodaję informacje z, których, yy, z różnych źródeł i też jakieś swoje rzeczy i też to ja wpadam na jakiś pomysł i też ja montuję i wszystko podkładam. Więc myślę, że pod pewnym względem można uznać to za za w sensie, No myślę, że twórcom raczej na pewno, czy artystom, no to. Trudno powiedzieć, no nie zależy, co uznamy za artystyczne, artystyczne rzeczy, a co nie, ale za twórcę mi się wydaje, że raczej tak. No i raczej wydaje mi się, że każdy, kto tworzy na YouTube, a nie wiem, nie, nie robi jakiegoś plagiatu, czy po prostu jeden do jeden czegoś nie czyta, czy no, cokolwiek takiego, co nie miałby żadnego swojego wkładu twórczego, praktycznie, no to jest twórcą, prawda? Mm -hmm. Czyli nie jestem, kurde, Bela. Nie, <laughs> no szartuję sobie. Czasem mam. E, Jak jest stosunek twoich bliskich do tego, co robisz w internecie? Ktoś o tym wie, czy może się ukrywasz? Wszyscy Ktoś o tym wiedzą. Wszyscy rozumiem. Ogólnie. Tak? W sensie tak. E, w sensie chod wszyscy chodzi o rodzinę, jeśli mówimy. Z Zna znajomych też wie. Ale to tak nie jakoś, że szeroko, tylko tacy najbliżsi. E, znajomi. Okay. E, I jeśli chodzi o stosunek, bo chyba o to też pytałeś. Tak, tak, tak. E, tak, no to mają bardzo pozytywne. Co prawda, moja mama tam jeszcze nie widziała żadnego mojego filmu, ale już mnie męczy z tym od pół roku, żeby mi w końcu jakiś pokazał. E, ale no ogólnie mają bardzo pozytywne. Na przykład teraz im powiedziałem, żeby nie wchodzili mi do pokoju przez około dwie, czy dwie i pół godziny, i oni mówią że spoko, W sensie o, bardzo mi wspierają. Moja mama na przykład mnie często pyta o różne rzeczy z tym związane, jak to w ogóle wygląda, ponieważ no, moja mama jest już starsza i ona w ogóle nie ogarnia takich rzeczy. No i ale ogólnie mnie wspierają i w pełni rozumieją i na przykład gdybym grał tylko na komputerze to by mi na pewno tyle nie pozwalała przy nim siedzieć ale że wie że tu robię coś nie wiem z pasji i ogólnie tworzę czy montuję, czy nagrywam to mi pozwala na przykład. No, Więc, no na to ciekawe to, to myślę fajnie. że fajnie no też mi się no, bo wiem że chyba nawet nietypowo znowu że tak no. raczej nikt nie ma właśnie trochę nawet. Okazji pogadać z kimś o tym, tak powiedzmy bardziej szczegółowo, czy coś, albo mało osób wie, albo się interesuje jakkolwiek z otoczenia tutaj, jeżeli będą no, z prawda, to prawda. No to wiesz, mm. no mnie właśnie mówię, to może nie tak, bo na przykład tata się jakąś tymi interesuje. Wie, że to robi. I na przykład mówię jak teraz mi nie będzie wchodził czy coś w tym stylu do pokoju, absolutnie. Tam mój brat na mam dwóch braci i się też czasami coś tam zapytają. No, moi znajomi też czasami, no na przykład wiesz, tutaj skoro już mówiliśmy o amatorii, no to ja stworzyłem kanał przed nim, w sumie ja go nawet zachęcałem, żeby stworzył swój kanał. Wtedy jeszcze nie wiem, czy ja nie tworzyłem przypadkiem jeszcze tylko recenzji książek. No to na przykład wiesz, on mi też coś tam pomaga, to już mówi, co mogę poprawić. też moja inna znajoma, która bardzo dobra. Też mi mówiła na początku i też czasami teraz mówi, co mogę poprawić co i czy jest wszystko ok. I czasami, na przykład, podsyłam jakiś film, zanim go wrzucę do siebie na kanał, czy coś nie poprawić, albo czy coś fajnie wygląda i tak dalej. Więc mogę powiedzieć, że mnie wspierają i jest super, naprawdę. I wiadomo, czasami, na przykład, muszę 10 razy mamie tłumaczyć, jak wygląda proces stworzenia filmu i co ja tam robię i że to trochę czasu wymaga albo coś w tym stylu, ale ogólnie naprawdę mogę powiedzieć, że pod tym względem absolutnie nie mam na co narzekać, a tylko mogę się cieszyć. No no, muszę się bardzo ukryć. Powiem Nawet zazdroszczę, ale ten z tych filmów, które możesz pokazać o mamie ja tak myślę, że to jest właśnie coś typu yy, o tych przygodach na Animedii, bo to jest takie coś, gdzie nie trzeba za bardzo znać materiału źródłowego, a widać no możesz to pokazać w sumie każdemu trochę, nie? Albo jak powstaje anime, nie musisz się interesować samym anime, żeby brudnąć tak, tak, proces, no mówię. nie. Tak, to na pewno. No już tam chyba nawet wybrałem jakiś film, który chcę w końcu pokazać, ale kiedy się nadarzy ta okazja, to nie wiem. Zobaczymy. Zapewne jak w końcu już mi spokoju nie da. Dobra, to wtedy. A czy jest jakiś filmik lub filmiki, z których jesteś jakoś szczególnie dumny. Hmm. No, z takich ostatnich. To mogę powiedzieć, że na pewno jest film mój o filmie, który rozpętał chaos w studiu Ghibli. I to jest film, który zrobiłem, chyba był mój pierwszy po kiedy ogłosiłem zmianę, i to był 20 minutowy. Ponad 20 minutowy to ten dłuższy niż ten o jak powstaje anime i no najdłuższy na moim kanale, poza tam jakimś podcastem jakimś, jeden był kiedyś na samym początku jeszcze kanału i z niego jestem szczególnie dumny, choć nie był to film idealny jeśli chodzi o montaż, bo Sony Vegas mi wariował wtedy i to był ten moment, kiedy tak mnie zdenerwowało że zdecydowałem, że czas na zmianę programu do montowania. Tak, ale myślę, że z niego w sumie Póki co jestem szczególnie dumny, bo bardzo mi się podoba to jak, to, jak tam zrobiłem wszystko. I, no, I szczególnie zawsze jestem dumny z tych takich długich materiałów. I też w sumie jestem bardzo zadowolony z tego mojego najnowszego odnośnie mangi, ponieważ, no nie wiem, mówię, po raz pierwszy montowałem e, mangę e, i też nie chciałem zrobić tego tak wszystkiego, taki w typo najbardziej typowy sposób, żeby po prostu wyrzucać co jakiś czas kadry i tyle. Tylko tam starałem się, żeby cały czas był ruch, cały czas dodawanie animacji. Też czasami właśnie brałem konkretne panele do Photoshopa i wycinałem poszczególne kadry czy postaci, robiąc jakieś tam efekty, i tak dalej. I ostatecznie wszystko mi się udało bez żadnych problemów w programie do montow montowania czy w montażu żadnych, więc z tego też jestem naprawdę zadowolony. Mm -hmm. uh, Okej, okay. czy, czy jeżeli kiedyś. W przyszłości dalekiej lub mniej. Będziesz miał dziecko, to pokażesz mu anime i kanał? Czy, czy raczej, jak zobaczy, to zobaczy, jak nie, to nie? Wiesz, to z, z, chodzi, chodzi, ci mówisz, pokażę mu anime w sensie takim, czy mu na przykład będę puszczał anime? Na przykład. Mhm, Okej, okay. eee, to powiem tak, myślę, że to na pewno zależy od mojej sytuacji życiowej i na pewno nie będę się wstydził tego, że kiedyś kanał prowadził, czy coś, jeśli nie wiem też zależy, czy go będę wtedy prowadził, czy też nie będę prowadził, ale wiesz, myślę, że to dosyć ciekawa kwestia i po prostu jak nie wiem, jak się nadal, żeby o tym wspomnieć czy coś, no to nie będę się o tego bała, jeśli chodzi o anime no to myślę, że wiesz, jeśli będę wtedy nadal nie wiem, oglądał regularnie i coś, a będą jakieś takie, które będę mógł dziecku puścić na przykład, no na pewno przyłkę maję już, z, z którą nie wiedziałeś, że jest anime na przykład to też mogę ci teraz powiedzieć, że jest z muminków anime Okej, okay, eee. nice. Nie tak, chociaż akurat muminki to jest taka, te, takie nowsze, bo też są muminki z lat 60., które stricte były, były anime, a te już późniejsze to są tam koprodukcja tam japońsko finlandzka ale normalnie na malu znajdziesz te muminki z lat tam 80. czy 90. -tych. Eee, tak, no to myślę, że wiesz, no to na przykład mi były puszczane Chociaż wiadomo, że moi rodzice nie wiedzieli, że to jest anime Ale jeśli, nie wiem, załóżmy jakieś filmy w studia Ghibli Czy po prostu jakieś filmy, czy tam anime, które są, wiesz, takie fajne dla dzieci No to czemu nie, no nie, no w końcu to animacja Tak samo jak każda inna, no nie Więc no, myślę, że jak najbardziej Jeśli, nie wiem, nadarzy się ku temu sposobność Czy po prostu znajdę jakieś odpowiednie Okej, okay. eee, a czy chciałbyś kiedyś jechać do Japonii? Myślę, nie wiem, nie, szczerze mówiąc, znaczy zapewne tak, ale ja też jestem typem osoby, która jakoś nieszczególnie lubi zwiedzać. Ogólnie nie przepadam za zwiedzaniem. Jak nie wiem, zawsze jakieś wycieczki szkolne były, chociaż wiadomo, że wycieczki szkolne to często się charakteryzują tym, że są dość nudne, jeśli to są jakieś krajo krajoznawcze czy coś w tym stylu, ale po prostu no, nigdy mi jakoś zwiedzanie szczególnie nie fascynowało. Ale tak, żeby nie wiem, do takiego kraju, który ma, nie wiem, mocno odmienną kulturę, jednak czy coś, to myślę, że tak można by pojechać, ale też nie, jest, nie mam na to jakiegoś parcia szczególnego, żeby jechać do takiej Japonii. Okej, okay, rozumiem, bardzo rozumiem, bo ja też jakby. Okej, okay, do Japonii na przykład chciałbym polecieć, czy pojechać, znaczy raczej bardziej polecieć, ale kwestia tego, że jakby chciałbym wszystkie kraje na przykład odwiedzić, sobie zobaczyć. Hmm? Też nie przepadam za zwiedzaniem hmm. jakoś bardzo, ale co innego, właśnie pojechanie z wycieczką, czy z znajomymi, czy. czy no czy tak, naprawdę, to, 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 to I sobie po prostu chodzenie po popatrzenie na różne rzeczy, nie? Więc tutaj jest, jest różnica wielka. No to e, prawda. Okej. Okay. A czy uważasz, że jesteś w czymś dobry i potrafisz coś na wysokim poziomie? Hmm. Zastanówmy się. Hmm. No to może, może nie, że jestem w czymś dobry, tylko mogę powiedzieć, że coś mam dobrego, jeśli to tak dobrze zabrzmi. No to na przykład, ja, nie wiem, tak zauważyłem, że mam, ogólnie mam śred... masową pamięć do zapamiętywania, no właśnie jak już mogę zauważyć, nie wiem, jakichś rozmów, jak coś z kimś pisałem, albo coś z kimś rozmawiałem nawet niedawno, to ja mogę czasami zupełnie tego nie pamiętać, albo kiedyś coś miało miejsce, ale przykładowo, jak nie wiem, mam coś, co mnie interesuje i, i chcę z tego, nie wiem, coś o tym opowiadać, tak, bez w ogóle notatek, czy coś w tym stylu, i sobie to przeczytam, potem przepiszę jako notatkę, to ja to zapamiętam. I ja mogę tą notatkę wyłączyć, i wszystko, co tam było, nawet jak to nie wiem, było pięć stron, to ja to wszystko powiem. Yy, I tak dalej. I myślę, że to nie wiem. Wydaje mi się, że chyba nie każdy tak ma a przynajmniej tak mi się wydaje. E... To jest jeden, jeden sposób nauczania się w sumie. Radek Kotarski robił książkę w sumie o o takich rzeczach i tam A, jest, i to jest jeden ze sposobów. Robienie dodatek to jest właśnie, jeżeli robi się mądrze, to istnieje dużo szansa, no wiadomo, zależy od człowieka, ale jeżeli komuś taka forma pasuje, no to jest dobry mm. sposób na zapamiętywanie rzeczy, nie? Tak, ale tak czy jeszcze, czy jestem w czymś dobry? No, nie, już trudno mi tak powiedzieć. Myślę, że nie najgorzej mi wychodzi pisanie scenariuszy, Choć też robię czasami dużo błędów, i czasami wysyłam takich, chociaż bardziej takich gramatycznych, czy coś w tym stylu. I czasami wysyłam, jak mam jakiś potężniejszy scenariusz do mojego starszego znajomego, który się na tym zna, no to tam dużo mi rzeczy poprawia, ale to mówię bardziej gramatycznych, więc myślę, że w, w pisaniu scenariuszy nie jestem najgorszy. Hmm. a tak to trudno mi w sumie powiedzieć. Wydaje mi się, że jakoś ponad, przeciętnie się nie mam jakichś takich zdolności ani czegoś w tym stylu. Więc wydaje kilka mi się, razy że... poprawiasz scenariusz no to wiesz to tak kilka razy więcej niż ja bo ja na przykład zazwyczaj piszę scenariusz jednego dnia i hmm. ewentualnie w trakcie nagrywania go czasami zmieniam, gdzie coś mi nie pasuje albo coś sprawdzam ale Aha, tak żeby hmm. przeczytać i wprowadzać poprawki to rzadko się zdarza co może i powinienem robić, ale nie czuję potrzeby no rozumiem no ja akurat na tym się mocno skupiam żeby wszystko było dograne znaczy to wiesz, kwestia jest też tego, że ja albo piszę o jakichś faktach yy, i często je też sprawdzam, ale dużo rzeczy jest po prostu moją opinią, nie? No to jakby hmm. i tak nie zmienię jakoś bardzo. Yy, na pewno ja przy z przykładów, jeżeli chodzi o scenariusze, to powtarzanie jednego słowa, ale ja mam też tak w realu, że jak mi wpadnie jakieś mm. słowo, to je nadużywam. Potrafię w jednym zdaniu rzucić go 500 razy i, i nie widzę w tym problemu, chyba że akurat o, zaświeci mi się, kurde, znowu powiedziałem to samo słowo i, i je powtarzam, powtarzam i muszę wyjść z tego Aha, typu ale... tak rozumiem. A -a. No to właśnie ja też A -a. mam czasami problem z powtórzeniami w scenariuszach. A, ale nie potrafię tego wyłapać właśnie w scenariuszu. No jak to wiesz, to mówię, tak, czy to czy tak często jest. To tak prawie każdy ma, że rzeczy niektóre się wyłapuje dopiero osoba, która to przeczyta jakby nie tylko, która nie wiem, to twój znajomy, czy jakaś osoba z boku. I dopiero potem ona to nie wiem, podkreśli, czy ci napisze i wtedy człowiek ma takie, jejku, faktycznie jak ja tego nie zauważyłem. No w tym, w, na Animedii ktoś mi wypomniał, że używałem chyba bardzo dużo słowa bardzo e, hmm? i... i... Rzeczywiście, jak wziąłem sobie tam Ctrl F w Wordzie, to było chyba z 15 w jednym odcinku. To jest masakrycznie dużo. A później starałem się pilnować, czasami to wychodziło, czasami pomagali ci też weryfikatorzy, a w jednym momencie tam weryfikatorzy sprawdzili, ale i tak nie wyłapali wszystkiego. I później, montując, zauważyłem, że kurde znowu nadużywam bardzo, ale teraz jak miałem nagrywać całość ani mi się nie chce, ani to dobrze nie będzie wyglądać jak będę tylko niektóre kwestie znowu powtarzał, bo musiałbym wszystko nagrać na nowo, no tak, a już mam tak. zmontowane i wszystko mi się poprzesuwa w, w timeline. Ie. i po prostu zrobiłem z tego mem, że mówię bardzo i na ekranie pokazuję razy jeden, razy dwa, razy trzy i tam wyszło <laughs> tylko tyle a w, i tam i tak było dużo usunięte, bo w pewnym momencie zauważyłem to, wziąłem ctrl f, tam pousuwałem trochę tych bardzo na przykład to jest je, jeden właśnie z przykładów. I chyba zredukowałem z 15 tam do 6, więc, więc i tak to jest, ale, ale rzeczywiście, póki mi tego nie wypomniano, to ja przez 7 lat nagrywałem i nie zauważyłem tego ani razu. Nie? No to tak, to tak właśnie często wygląda. Czy uważasz się za mądrzejszego od innych? Czy może YouTube tutaj jakoś pomógł, podniósł Ci ego, czy, czy zmienił pod jakimś względem oprócz tego co już mówiłeś, czyli że jesteś mniej, mniej nieśmiały? A, nie, absolutnie nie. W sensie nie, nie mam żadnego poczucia wyższości ani nic w tym stylu. Nie, to, no w sumie nie mam co dużej jakiejś głębszej tutaj wypowiedzi. Po prostu nie, nie uważam się za jakiegoś mądrzejszego, czy nie wiem, pod, pod żadnym względem nie uważam. Żebym coś lepiej, jakoś tak w sensie takim wiesz, nie wiem, no właśnie mądrzejszego, czy nawet nie wiem, lepszego jakoś bardzo, czy coś w tym stylu. Mm -hmm, bo właśnie dużo osób tutaj przytaczało naukowy punkt widzenia, czyli że po prostu jesteśmy tak stworzeni, bo mamy, well, tylko swój mózg i tylko w sumie o swoją opinię. I to jest dość naturalne i ja też tak mówiłem, że. Czuję się tak, ale dosłownie wiem, że to nie jest prawda. I to jest yy, taki mm. paradoks. Nie, ja w sensie przecież. Mm -hmm. nie, masz, nie masz czegoś takiego, że ktoś coś zrobił, wiesz, ale głupek, i to jest oczywiste, że tak się nie powinno zrobić. Chociaż oczywiście, wiesz, to, to zależy. O, o, z wielu czynników, dlaczego tak zrobił? Może y, miał jakieś inne podejście, może coś tam było. I, wiadomo, że trzeba znać cały background, ale jakby od razu oceniasz, że głupie to było. Hmm. w sensie może hmm, jakby to powiedzieć czasami może się zdarza taka sytuacja, wiesz, to bardziej jest wtedy że ktoś naprawdę by musiał coś głupiego zrobić bo jednak czasami staram się też spojrzeć z jakiejś innej perspektywy, nie swojej jeśli chodzi o ego to mogę tylko powiedzieć, że jedyną rzeczą w sumie tak mogę się przyznać w której ona ono się pokazuje chociaż nie, ja tego nie pokazuję, ale mogę powiedzieć, że to w mojej głowie siedzi odnośnie gustu muzycznego Uznaję, Aha. że mam lepsze od innych. Okej, okay, rozumiem. E, ale to, to tylko w sensie, to tak mówię, to tak. Nikt nie pokazuje tego absolutnie, a przynajmniej tak mi się wydaje. A raczej jak już to w żartach. E, bardziej. Dobra, to sam muzyki klasycznej słuchasz? Też, nie. Ja w ogóle wielu różnych gatunków słucham, ale klasycznej też. Klasycznej folku, metalu symfonicznego i hard rocku na przykład. No, ale tak od razu sprostuję dla tych ludzi, którzy nie wiedzą, metal symfoniczny to nie jest metal, w którym drze się mordę. Bo to może być utożsamiane. Bo te, te, co się drze mordę, to tam wiecie, dla debili, ja no Nie, tu w sensie nie, nie, nie. Jest, Ja nie mam nie, takie, ja nie akurat takiej opinii, nie mam, no nie, ale nie lubię jak krzyczą, bo no, nie lubię po prostu tego w stylu muzyki. Okej, okay, rozumiem. Eee, a czy uważasz się za dobrego człowieka? <laughs> Nie spodziewałem się w tym wywiadzie tego typu pytań, w sumie. nikt się nie spodziewał i dlatego ja nagrywam je z takim jakby wyprzedzeniem, że nagram wszystkie i dopiero zacznę je wrzucać, żeby nikt nie mógł sobie podejrzeć, co tam będą zapytania, no bo tak, tak, ma to sens. Duża, lwia część, większość wręcz, może oprócz dwóch, trzech, czterech spersonalizowanych, są takie same do każdego, tylko mhm. wypowiedź jest inna, nie? Więc tak to wygląda. No powiem tak, odpowiem bardzo dyplomatycznie i pośrednio. Nie uznaję się za dobrego człowieka, ale też nie, nie uznaje się za złego. W sensie ten no takim nie wiem, czy to dobrze zabrzmi za zwykłego po prostu. W sensie, no czasami robi jakieś rzeczy niekoniecznie dobre. Że nie wiem, zdarzy mi się kogoś okłamać, albo co kogoś obgadywać, czy coś w tym stylu. Ale jednocześnie, no jak już wspominałem, staram się też być miły dla osób i też. Jak trzeba to komuś pomóc w czymś albo coś w tym stylu, więc no, tak myślę pośrednio po prostu. O kurde, to ja w sumie cofam swoje wypowiedzi z poprzednich siedmiu podcastów, bo nawet nie anonimizowałem w ten sposób, że jestem zły, że ją kłamuję, bo to się zdarzało. W pewnym momencie nawet z życia miałem coś takiego, że uznawałem, że jestem dobrym kłamcą i, i w sumie testowałem trochę tak ludzi, i kłamałem cały czas, yy, więc. Hmm. Ale, ale to nie, nie wiesz, kłamstwo kłamstwo nierówne i to był jakieś tam pierdowy, a nie tam już zabiłeś kogoś? Nie. <laughs> nie no, ale wiesz, no, no wydaje mi się, że no raczej kłamstw przy obgadywania czy innych. Wiadomo, że to są rzeczy, które no, tak naprawdę towarzyszą nam na co dzień. No, ale tego raczej do dobrych cech nie, nie zaliczymy, no nie? Tak, ale równie dobrze. Ja nie. No, dla mnie to jest po prostu normalne. Może to się nie powinno być normalne, ale z drugiej strony. W gronie jakby znajomych albo z drugą osobą yy, brzmi to normalnie, i odwołam się do przykładu znowu amatorna, gdzie w gronie znajomych mówcie sobie, że ktoś tam jest kim popadnie. No one scare, ale wiesz, publicznie jakby nie cisnę nikogo, choć, choć na przykład mógłbym zrobić potężnie zły odcinek na wiele osób, ale nie czuję jakby. Nie chcę tego robić, nie, po, nie uważam, że to jakkolwiek jest potrzebne, robię nie jakiekolwiek burzy w tym wypadku. nie. Ne, ale no, tak ogólnie mówiąc, no, te, a, no, już wiem, co chciałem powiedzieć, że no masz rację, że to jest w sensie teoretycznie można uznać to za normalne. Jak powiedziałem, no to jest nasza codzienność, ale no to nie znaczy, że ta norma jest dobra, jakby w sensie takim wiesz. No to nie są doby, można powiedzieć, no mo, może to wiesz, nie, zawsze jak się powie, że nie wiem jak kłamiesz, to jesteś złym człowiekiem i ogólnie, że zły człowiek z ciebie, ale po prostu można to uznać za, wiesz, no cechy, które, no złe, prawda? No to wiadomo, że obgadywanie czy tam e, kłamanie, więc no, ale myślę, że nie, jak, jakbym nazwał siebie tak prosto dobrym człowiekiem, to też by ktoś mi jeszcze powiedział, że mam ego e, duże, ale nie, no, no myślę takim po prostu, wiesz, no, jak każdy człowiek, no się robi dobre i złe rzeczy, staram się oczywiście dążyć głównie ku tym dobrym, ale no czasami się coś Coś tam Co dzieją różne rzeczy. Rozumiem. Znaczy, większość powiedziała, że jest dobra i nie rozkminiała tego aż tak bardzo, Naprawdę? Momencie, ale okej. Okay. Na pewno bliżej mi wiesz w tą dobrą stronę, no bo nie wiem, nie, to nie są takie kłamstwa na jakąś miarę taką niesamowitą, czy yy, nie obrażam ludzi, czy nie wiem jakiej, jakkolwiek innych złych czynów, ale to no nie wiem no tak bardziej jakby tak bardziej to rozważać no Ostatecznie można powiedzieć, że jestem dobrym człowiekiem, ale to też nie jest taka jednoznaczna odpowiedź, bo no bo wiesz, jak zależy, no po prostu to zależy, jak się to interpretuje, no. tak, no tak wiesz, powiedzieć. ale dobry nie oznacza, że jesteś święty. W sensie, no to Szkowaty, też myślę, prawda, no to że... też prawda, więc myślę, no może że... ostatecznie przekonujesz mnie, że mo można tak uznać, że, że st inaczej, staram się być jak najlepszym, o, tak mogę okay, powiedzieć. Okej, no bo, no bo to, że ktoś... Nie znam osoby, która by nie kłamała chociażby. no nie, jest raz, no masz a rację, druga. Masz myślę, rację. że to są bardzo, bardzo, bardzo pojedyncze jednostki na całym świecie, nie? To jest raz. No i ja wiem, że ludzie mogą to odnieść kontrowersyjnie. Tym bardziej do mnie, że jak ja mówię, że się uważam za do dobrego człowieka, ale na przykład wiesz, tam mm, mówienie komuś yy, rzeczy, to ja mówię znowu, nie uważam tego za chamskość, tylko za szczerość w wielu wypadkach, że się z kimś nie zgadzam i prosto w twarz to hmm. mówię. I, i okej, okay, no znowu są rzeczy, które robiłem źle, i tak dalej, ale jakby to nie jest moja intencja, że chcę robić złe rzeczy, nie. Tylko to wychodzi z takiego mojego stylu bycia i, i nie dążę do tego, żeby to było wszystko złe, tylko właśnie bardziej dobre myślę. Tylko. E, na przykład unikanie odpowiedzi albo. Udawanie dla mnie już jest gorsze niż szczerość. Powiedzenie, ej chłopie, y, chujowo robisz. To wolę to powiedzieć niż, y, no tam wiesz, niefajne to trochę było, ale tam spoko tak klepać po pleckach, bo to jest mm -hmm. w sumie... Wiesz, bardziej szykujące jest to, co powiem, mogą mnie nie lubić, ale może jakoś to wywoła reakcję niż... Klepanie po pleckach, że o, fajnie, fajnie. I dlatego ja, na przykład, zadawałem pytanie, czy ktoś odszedł zupełnie przeze mnie, bo dostałem informację, że tak, domyślam się, kto to jest, i ciekawi mnie odpowiedź, czy będzie y, twierdząca, czy nie. Y, I teraz y, wiesz, ja bym wolał usłyszeć, że tak. I wiesz, to na mnie nie zrobi jakiegoś wielkiego wrażenia. Jestem w stanie to zrozumieć jak najbardziej, ale to przynajmniej. Mogę się dowiedzieć, co zrobiłem źle, żeby ewentualnie poprawić, a wiesz, jeżeli powiem, że ej, odszedłeś przeze mnie i ktoś powie, nie, no, wiesz tam, to, to ja uznam, no okej, okay, czyli nic nie zrobiłem źle, okej, okay? tak, tak na to wychodzi, więc wolałbym dostać prosto w twarz szczerym, szczerą odpowiedzią niż cackaniem się mm -hmm. z kimś i, i unikaniem odpowiedzi. Dla mnie to jest gorsze osobiście. No rozumiem, rozumiem o co chodzi. No to pewnie to, to już tak już to, to o tym wspominałem, że czasami trzeba coś powiedzieć, no nie? Nawet jak to nie będzie niekoniecznie miłe. No to ja staram się zawsze mówić. W sensie, to. to <noise> nie, ja nawet nawet no wiem, że to sprawa przykrość i tak dalej, no ale z drugiej strony, po co w tym aspekcie kłamać? I jednocześnie mówiłem, że dużo kłamałem kiedyś, ale też dużo rzeczy mówię szczerze, co... Mógłbym pominąć na przykład. To ja na przykład moja <noise> narzeczona. Yy, yy, Czasami śmieje, czasami nie, że jak mnie o coś pyta, to to jest na przykład taka y, karta pułapka. I nie ma hmm. rzeczy, że ja powiem albo no spoko, spoko. O, za, załóżmy obiad, nie? Smakował hmm. ci obiad? Ja nie powiem, no tam okej okay był, nie? Tylko powiem, nie, nie smakował, był niedobry, bo to, 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 nie? I to jest takie z jednej strony. Y, nie doceniasz, czy coś ktoś może powiedzieć, ale nie, to nie doceniam, nie, nie, nie doceniam tylko w, na przykład w kwestii jedzenia. Jedzenie jest dla mnie niezwykle ważne, lubię po prostu zjeść i y, nie oszukuję w tej kwestii, nie? Nie smakowało mi, mówię, bo coś i tyle, koniec. Kropka. I takie zawsze mógłbym powiedzieć coś bezpiecznego, że spoko było, czy coś, ale. Jeżeli ja tak mówię, to tak rzeczywiście jest, nie? Jeżeli coś zajebiście smakuje, to mówię zajebiste to jest, a jeżeli coś mi nie smakuje, to mówię nie, nie było dobre albo po prostu w ogóle tego nie zjem i tyle. To taki głupi przykład, ale to jest w moich aspektach wszędzie, nie? Jak, Wiesz, na przykład dam drugi przykład, jak powiedzmy, ej, czy fajnie wyglądam w tej sukiece? Kolejne pytanie, pułapka, prawda? Jak uważam, że nie, to powiem, że nie i tyle. I... Ktoś może powiedzieć, ale hamski czy coś, ale ja mówię, po co kłamać w takim aspekcie, nie? Jeżeli pytasz mnie opinię, to ci ją wyrażam od razu. E, mm. I tyle. Albo nawet wręcz e, śmieje się z niektórych rzeczy, bo tak mi wyglądają i. Znowu i, i, e, nie musiałbym tego robić, ale hej, jakby oczekujesz no mojej opinii, no to proszę rozumiem. masz ją. No to... mm -hmm. Ro... Masz sens twoje podejście jak najbardziej. Nie mówię, że pod każdym aspektem jest jakby najlepsze na świecie, ale mi pasuje i uważam to za, za coś lepszego niż ukrywanie się w bezpiecznych wypowiedziach i tak dalej. Dlatego bardzo dużo osób prawdopodobnie postrzega jako bardzo, nie wiem, kontrowersyjnego czy coś. A ja się w ogóle nie staram robić żadnej kontrowersji, bo po prostu mówię, co myślę, i chyba mało osób tak robi i się ukrywa, i. Właśnie mówi bezpieczne rzeczy, i to nie jest wcale jakoś chyba moim zdaniem dobre. Co, co wiesz, mm, są, są dwie, dwa aspekty, bo oczywiście, tak jak mówiłem, jest y, jakby kilka osób, o których mógłbym zrobić. Y, no niekoniecznie wygrałbym, ale mógłbym z nich zrobić ścierę, że tak powiem, nie? Zrobić nich jakieś filmiki oskarżające czy coś, ale to jest coś innego, wiesz. Nikt mnie o tę opinię nie pyta, tylko to jest już takie. Na siłę zrobienie, nie? Ale jeżeli ktoś by mnie o to zapytał i powiedzmy, to by miało takie podłoże, że naprawdę gadamy o czymś bardzo poważnym i tak dalej, to ja bym wyraził swoją opinię, nawet jakbym kimś, kogoś tym obraził, bo, bo coś tam zrobił, nie? A nie zasłanianie się i mówię, nie, no tam spoko. Jak na przykład Bułka zrobił. Mm, filmik o obrażam polskich anime youtuberów i na przykład o mnie tam powiedział, że mam mentalność 12 -latka. Ja oczywiście się pod tym podpisuję i nawet gadałem z nim o tym na podcaście zanim on zrobił ten filmik i przytoczył tam jedną postać, do której miał jakieś ale, ale w filmiku już nie powiedział tego, bo to jest takie, wiesz. To, to był bardzo bezpieczny filmik, nie? I jak już bym robił taki ja, to... filmik, no mhm. to bym mówił wszystko. A nie, no ale ty, yy, wiesz, ten film to tak, chyba tak. bardziej taki był w pełni o, jakby no, był żartem, no nie? Tak, tak, no, znaczy on miał taki zamysł, on nam o tym mówił na podcaście, ale z drugiej strony nie wszystko musiało być żartem, a skoro miał jakieś tam, myślę, pretensje i tak, tak, wywnioskowałem z tego, co z naszej rozmowy, no to mógł to zawrzeć w filmie, czy by za, zagotowało się na polskim YouTubie? Wątpię, myślę, że z racji niestety tego, że jest mniejszy, nie ma szans na wygraną w tym wypadku, ale yy, warte chyba by było to wypowiedzenia, mam wrażenie, nie? Mhm. Yy, dobra, yy, zostało nam kilka pytanek. Yy, czy boisz się zbyt dużej popularności w przyszłości, jeżeli takowa miałaby być, że na przykład na każdym kroku ktoś cię w realu by zaczepiał? Czy, czy może... Nie, po prostu mówisz OK, jak tak będzie, to tak będzie. No w sensie, no jakby odpowiem tak, nie, nie, ja w ogóle nie biorę, mm, nie biorę w ogóle, mm, jakby to powiedzieć, pod uwagę, że ja w ogóle taką popularność zdobędę, bo to nie wiem, jaką trzeba mieć popularność, żeby mieć taką sytuację, nie wiem, przy, przynajmniej 500 tysięcy subskrypcji. Nie, hmm. myślę, że zależy co robisz i jakim no jesteś też. człowiekiem. No to też i, no i też. I myślę, że nawet powiem Ci, że Ty masz większą szansę na to niż ja. Nie, nie w tym momencie, ale gdzieś w przyszłości. I to, że nie bierzesz tego pod możliwość, jest trochę błędem, bo musisz mieć na uwadze, że coś takiego może się stać w z tego, że możesz zrobić filmik, na któryś nie bierzesz spodziewał, on zrobił jakieś kolosalne wyniki. Nawet jeżeli to jest ani, a, anime, nie? O Jezu, ale to hmm. powiedziałem hmm. dziwnie. Więc to, co może stać, ja bym tego nie wykluczał. Jeżeli masz zamiar to kontynuować, to w pewnym znaczy, momencie może, może tak, przypadkiem może tak? Puknąć, nie? E, ale wiesz, no ja ty, też ty, to, bo jak już wspomniałeś, to też zależy od tego, co się tworzy. No ja nie pokazuję swojej twarzy. Chociaż no też nie warto się, nie, nie żeby tutaj było, że się kryje bardzo ze swoją tożsamością, bo też e, czasami coś tam na jakąś grupę na Facebooku wrzucę czy coś. E, ale no to wiesz, to nie jest, to, to, myślę, że to zupełnie inaczej wygląda, kiedy właśnie wiesz, no nie wiem. Dam losowy przykład z góry, jesteś takim frizem, gdzie na każdym filmie jest twoja twarz, gdzie ty pokazujesz cały czas siebie i tak dalej, no nie? Na zdjęciach, na wszystkim. A jak tak sobie tworzysz myśl, tak wiesz, na YouTube, gdzie nikt twojej twarzy nawet nie widzi i tak na filmach czy coś w tym stylu, no to myślę, że to raczej nie, nie, nie obawiam się czegoś takiego. Okej, okay, dobra, no spoko. Eee, a czy krytyka cię obchodzi, czy tylko tak mówisz, żeby nie wyjść na buca? Nie, w sensie ogólnie krytyk, krytyka do mnie bardzo mocno trafia. W sensie takim, że e, nie takim, wiadomo, nie takim, że nie wiem, ktoś mi coś napisze, a ja tak się załamę. W sensie, załamię takim, że nie wiem, przez następny tydzień będę siedział smutny. E, tylko no zacznijmy od tego, że to co może jakoś. Nie tak, ale no po prostu ja bardzo mało krytyki dostałem przez ten ponad rok na YouTube, może tak łącznie jakbym miał policzyć to takie stricte komentarze, które coś krytykowały to yy, były nie wiem z jeden albo dwa. Bo częściej to wiesz, ktoś coś tam napisał, że nie wiem, coś mu się nie podoba albo coś, ale przy okazji też jakieś zalety napisał, czy coś w tym stylu, no nie? Ale mówię, no to też oczywiście można podpiąć pod krytykę, bo jak ktoś pisze, że coś mu się nie podoba, jak ktoś pisze, że coś mu się nie podoba, to ja piszę po prostu, że spoko i że wezmę to pod uwagę. I no, na przykład tak, mi czasami ludzie też mówili, no, załóżmy z moją wymową czy coś, to zawsze biorę pod uwagę i staram się poprawiać też. No bo myślę, że to jednak wiadomo, że czasami są pewne aspekty, które komuś mogą przeszkadzać tak bardzo, jakby to powiedzieć. Także po prostu tej osobie przeszkadzają. Że nie wiem, nikomu więcej nie przeszkadzają, tylko tej, tak, tylko tej osobie. Dlatego zazwyczaj też, jak ktoś mi coś napisze, jakąś wadę czy coś, to staram się też mojo, że czasami moich znajomych zapytać, czy faktycznie tak jest, albo coś w tym stylu. Jeśli napiszą, że tak. Że faktycznie jest jakiś problem, czy coś źle robię, no to wtedy staram się to poprawiać po prostu, nie? No bo myślę, że jednak czasami ludzie piszą takie rzeczy, które faktycznie można poprawić i które faktycznie, jak się poprawi, to będzie lepiej. Więc no. No Moim takim pierwszym przemyśleniem co do ciebie to jest właśnie ten montaż, co na początku miałeś te okienka. Na przykład mi nie siadały, no ale skoro miałeś jakąś oglądalność, to widocznie w większości to nie przeszkadzało, tym bardziej, że to dłuższego czasu. No ale czegoś na przykład takiego nie widziałbym na ani medi, bo uważam, że właśnie tak jak teraz ten montaż masz, czyli na pełen ekran i wszystko jest ładne, powiedzmy. No, no, jest większe pole do popisu i to wygląda no po prostu tak, lepiej, naprawdę, to jest, to tak, jest już tak, jakiś poziom, raz. nie, ale tak, z drugiej mm. strony ja rozumiem ciebie, no bo zaczynałeś dopiero, nie, więc y, ja też zaczynałem od, ja, nie, no, nawet poziomem wyrastasz ode mnie 500 razy lepiej niż ja, jak zaczynałem, bo y, okienka, okej, okay, teraz mi się nie podobają, ale ja robiłem to dużo gorzej, bo ja może i miałem na pełny mm. ekran, tylko na, 11, na 10 ciekawostek miałem 11 zdjęć, to był mój cały montaż, więc... Y, mm. Więc nie czepiam się pod tym względem, że o, yy, robisz to źle, tylko że mi się to nie podoba, ale no cóż, no to ja jestem właśnie, to jest moje personalne zdanie, nie? Tym bardziej, że wiem, jak to wygląda od kuchni. A jeżeli innym to pasuje, twoim oglądającym, no proszę no, bardzo, ja i tak targetem nie jestem. To, co będę się no, czepiał. No, ale myślę, wiesz, nie? ja już, już okienek nie mam, więc w ogóle, więc... <laughs> tak. E czy próbowałeś sił do dubbingu w anime poza filmikiem na Animedii? Eee... No zacznijmy od tego, że ja zanim w ogóle na YouTube zacząłem, to się tam trochę bawiłem w robienie dubbingu, A to takim, w sensie takim może bawiłem, to źle brzmi, ale no na przykład, nie wiem, to było 3 lata temu już, albo nawet no, 3,5 no coś w tym stylu, no to startowałem do Nanokari, nie wiem, czy wiesz co to. No to taka, no, Nanokari to jest taka grupa, które robią fandaby do różnych tam rzeczy, no to ogólnie nie wiem, czy oni nie mają... To nie mają dużo subów ogólnie na YouTube, ale no to już jest taka grupa, co wiesz, na konwenty jeździ, wszystko i tam robi. No nawet sprawdzę w sumie, ile oni mają. No, sto, 120 tysięcy subskrypcji mają. No i oni mają tam, tam taką rekrutację na różne tam, na tych aktorów głosowych, na jakichś tam dźwiękowców, na wszystkie tam inne rzeczy. No i tam musisz nagrać taki wierszyk, żeby zostać aktorem głosowym w tej grupie i brać udział, zgłaszać się do różnych projektów i tak dalej. Tam nagrać wierszyk i też podkładać głos pod jakąś postać, no nie? Z jakiejś bajki czy czegoś. No no i ja nagrałem, tam na początku mnie nie przyjęli, bo miałem zbyt słaby mikrofon, dlatego musiałem kupić nowy. W ramach ciekawostki mogę powiedzieć, że podkładałem głos pod ciastka ze Szeka. Co może brzmieć dziwnie patrząc na taki mój głos jaki mam teraz, ale akurat no, mam jakiś nie wiem czy to się nazywa darem czy nie, że po prostu umiem bardzo mocno robić albo wysoki głos albo taki chrypliwy w różnych tonacjach albo też niskie. No i po prostu tam wystartowałem. Co prawda potem już w żadnych projektach na Nanokarin, bo tam też trudno mi wszystko w sensie trudno. Nie jest tak też łatwo się dostać, bo tam sporo osób jest bardzo w tej grupie. Byłem w innej grupie takiej, która się nazywa Nieznane Historie. Teraz już akurat nie za bardzo aktywna. Tam też coś tam trochę próbowałem. Grałem tam z dwie postacie. Potem jeszcze był taki challenge, to się nazywało z tego wspomnianego challenge, gdzie się postacie z tego, z Lish of Legends podstawiało głosy. Ja podstawiałem tam pod kilka, mimo że w Lola to grałem nie wiem, kilka razy w życiu. No i to tak w sumie cała moja przygoda wygląda. Więc mogę powiedzieć, że coś, coś próbowałem. Co prawda to nie było stricte pod anime, ale no ogólnie mm -hmm, wcześniej trochę próbowałem. Ale to, to to teraz, yy, czy masz jakieś plany w przyszłości? może z Nie, 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 teraz siebie, już w czy... się skupiłem na YouTubie Ja ogólnie w sensie, bo ja ogólnie lubię sobie tak dla samego siebie, nie wiem, głosy modulować i to może tak dziwnie brzmieć, albo jakby ktoś to słyszał, to dziwnie, że nie wiem, jestem sam w domu i nagle zaczynam jakąś postać robić taką wymyśloną, czy coś w tym stylu a nie mu uznaję to za fajne i po prostu lubię to robić, ale tak, żeby być już w jakichś grupach teraz działać, no to po prostu nie mam na to czasu i wolę się też tylko na tym skupić na YouTube. I anime. Mm -hmm, to znaczy, je jeżeli dobrze pamiętam, to podkładałeś na pod podkota, I guess, tak. to było? Tak, Chyba tak, z tak, tak, tak. I ja się tak. bardzo zdziwiłem, że to byłeś ty w ogóle na przykład. I yy, no, ja, ja ci powiem, że to może być właśnie ta, to coś, co cię będzie wyróżniać na tym YouTubie, więc może jak lubisz to robić i to nie przeszkadza, nie jest to jakoś wymuszone, to nie wiem, możesz na przykład wplatać do filmów yy, albo robić. To, co ja, ale lepiej na przykład, bo ja robię cringe'owe filmiki, gdzie w scenę Naruto wrzucam, yy, nie wiem, na przykład cytaty z polskich filmów, yy, tylko robię to najgorzej, jak potrafię, czyli na swoim poziomie, ale jak lubisz to robić i no na przykład na tym przykładzie z kota, to było bardzo dobre, to możesz, nie wiem, wplatać do filmików albo robić no, nie. No, w sensie Ci, że... coś. Yy, że trochę nad tym myślałem, ale wiesz, bo to, bo ja ogólnie jestem dość średni w wplataniu humoru, mimo to może dziwnie brzmi, patrzę na to, jak mówiłem jakiś czas temu o tym, że ja dosyć często żartuję i też używam sarkazmu dosyć sporo, jeśli chodzi o znajomych, ale tak, żeby wplatać w scenariuszy jakiś bardziej humor, bo wiadomo, że to raczej by było w stawach humorystycznych używanie takich rzeczy, bo ja tam ogólnie poza tym, poza Happy, bo to był Happy z Fairy Taylor, robiłem jeszcze tego Goblina i tego i Dio z JoJo, to, to mówię, to ja nie jestem szczególnie dobry w robieniu rzeczy komediowych i tak po, póki co oczywiście wolę raczej robić takie właśnie bez raczej żartobliwych rzeczy, ale no nie wykluczam, że coś może wymyślę w przyszłości bo faktycznie lubię to robić znaczy ja myślę, że znowu to jest kwestia tego, że Kiedyś chyba też z bułką miałem tą konwersację na, na wywiadzie, że chyba nie warto się bawić, właśnie. Mówiliśmy o tych maskach, ale no widzisz, trochę masz, bo, bo nie jesteś tak śmieszkowy na YouTubie, jak mówisz, że jesteś w realu. I moim zdaniem błąd. W sensie mm, ogólnie mam wrażenie, że jesteś y, lubiany jako osoba, a nie jako content, gdzie ja mam odwrotnie, ale y, myślę, że zyskałyby jakieś barwy, właśnie te humorystyczne wstawki. Ja y, z, na przykład, z, mówię, z własnego doświadczenia, y, ja nawet w poważnych materiałach właśnie sobie śmieszkuję, bo ja jestem właśnie znowu typem człowieka, y, szczerze mówię, gdzie czasami dzieje się tragedia, a ja sobie z niej żartuję. Y, może to brzmieć okrutnie, ale... No, wiem o co chodzi. Ja jestem typem, typ, lubię na przykład czarny humor hmm. i ja mówię na temat poważny, powiedzmy z tym Naruto, może to brzmieć bardzo dziwnie dla osoby, która nie ogląda chińskich bajek, ale mówię na temat jakiś tam głębszy czy coś i ja wrzucę w to coś, co kompletnie nie pasuje, nie? W sensie, czyli coś śmiesznego. I ja później widzę, że komentarze właśnie odwołują się do tej jednej części, nie? I, mhm. i to już jest, to, to jest część mnie i ja sobie ją chętnie przedstawiam. Nie mówię, że to może zadziałać, nie mówię, że od razu zadziała, ale... Ja bym się nie ograniczał, żeby... W sensie tylko robić wiec, to, 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 to nie chodzi uważasz, o to, że... że... Nie to nie chodzi o to, że ja się ograniczam, tylko po prostu, wiesz, to po pierwsze tak, zauważyłem, że jakoś... Nawet że nie umiem, ale bardziej też, że nie chcę może albo że nie lubię, po prostu jakoś wiesz, bo, mimo że mówię, jak już też wspominali, że ty jesteś też taki, że sobie ze wszystkiego żartujesz. Ja też nie jestem aż tak, przesad... znaczy, nie jestem też przesadzony, w sensie takim, że akurat no jak trzeba się poważnie wypowiedzieć, czy tak po prostu wiesz bardziej, bez żadnych żartów, to się wypowiem. Yy, I to dosyć często ma miejsce. E, także, no nie, po prostu jakoś no na, na razie nie, 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 nie mam takich, jakby powiedzieć, żadnej takiej konwencji, może ani pomysłów większych, żeby coś zrobić dla większych żartów. No tam mam może taki bardziej pół, w pół może nie w żarcie, ale taki bardziej, można powiedzieć, leciutko, ironiczny, a przynajmniej początek pewnego filmu, który planuję na. E Przyszłym, nie na marzec, tylko na kwiecień, ale mówię, no, jakoś po prostu na razie u siebie tego nie widzę, dlatego że po prostu nie chcę, no nie? nie? Nie dlatego, że nie wiem, się ograniczam w jakiś sposób, że wiesz, że mam takie, że o, muszę być poważny i tak dalej, tylko po prostu jakoś nie, nie mam ochoty na to i na razie mi pasuje tak, jak teraz robię. Czyli po raz, nie wychodzi u ciebie to jeszcze naturalnie, czyli po tak, tak, prostu, tak. tak. No, no rozumiem, okej, okay, no to jak już tam kto uważa. Ja na przykład bardzo długo, znaczy no nawet praktycznie nie przeklinam w filmikach, bo tak to wygląda, ale nawet kiedyś się powstrzymywałem po, przy, przy tym, że mówię no YouTube, bardzo taki lewizowy, nie można za bardzo przeklinać mm -hmm. już teraz, to już w ogóle. I jeszcze kwestia yy, tego, że miałem cały czas yy, w głowie to, że ogląda mnie mój siostrzeniec, Slash wodek mm -hmm. i uznałem, że e, no, trochę lipa, bo e, no, ja nie chcę przekinać, żeby on się ode mnie uczył, nie? Więc no tak, to, tak. to było tym, jednym z takich powodów. E, mm -hmm. Teraz nawet jeżeli mam możliwość, nie wiem, on jest starszy czy, 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 czy to już mnie nie przeszkadza, to i tak staram się tego nie robić, bo jakoś, nie wiem, właśnie nie czuję potrzeby w filmikach. Mm -hmm. Czasami się zdarza, ale to jest bardzo rzadko. Ale właśnie, mam już ostatnie pytanie, tylko że wpadło mi do głowy, pro powodka, mm. <grych> czy ty, to ty byłeś tą osobą, która dała złe info amatorowi, że y, on jest moim, o Jezu, nie pamiętam kim, y, synem, y, bratem, nie, bratem życzonej coś takiego? Eee, nie, bo nawet nie wiedziałem, w sensie ja się dowiedziałem o tym od niego, w sensie, Aha. To znaczy, ja nie miałem o tym ja w ogóle nawet nie wiedziałem, że się rodziną. No, no więc... nie no, zrozumiałe, tylko, hmm. tylko tak teraz mi wpadło. W ogóle nie, nie miałem tego w głowie. Ja mi, jakby ten... w ogóle mówię, ja nawet nie miałem pojęcia, żeby jesteś spokrewnieni jest jakkolwiek. Okej, okay. no też tego żałuję. Eee, dobra, <laughs> więc ten powiem tak. Eee, czy, bo mówisz że coś łagodne, ale być może, hmm. czy kogoś z polskiej anime sceny nie lubisz? Nie, w sensie jakby w ogóle. Wszystkich nie lubię, tak? <laughs> <laughs> nie, absolutnie. Jakby lubię, lubię, albo jestem neutralny wobec każdego, bo ja w ogóle nawet w realnym życiu mam. także ja nie mam obecnie kogoś, kogo by nie lubił. Tak samo, bo mnie, tak samo jestem bardzo spokojny i trudno mnie zdenerwować bardzo. I nie mam takiej osoby, która, do której mogę powiedzieć, że by mnie denerwowała. Co najwyżej ktoś mnie może jakimś jednym zachowaniem czymś mi zdenerwować, albo coś w tym stylu, ale żebym powiedział, że jest denerwująca, to też bardzo, bardzo rzadko mi się w moim życiu zdarzyło. Bo mówię, to też działa, też to właśnie jak już wspominam o tym dostosowywaniu się do ludzi, że też ja z wieloma różnymi typami charakterów jestem w stanie się dogadać i je lubię. Więc no absolutnie nie mam tak, że nie wiem, kogoś bym nie lubił. Szczególnie, że no, ja większość ludzi za tuba nie znam. To jak nie mam nawet jak, jakbym nawet mógłbym ich nie lubić, to nie mam jak, bo ich nie znam. Okej, okay. rozumiem, spoko. No dobra, yy, właśnie sobie uświadomiłem, że mam telefon. Yy z telefonu biorę internet, bo gdzieś funkuje i szukałem go, bo mam na koniec jedną zabawę, czyli w minutę trzeba wymienić jak najwięcej anime, więc muszę sobie ustawić na komputerze e, czy jesteś gotowy? czekaj jak, jak najwięcej tytułów, bez żadnych mali oczywiście, nie na no, spoko spoko, dobra gotowy jesteś? A, a mogę, nie, w sensie nie, nie. jest dowolność pod względem czy czy będę tytuły po polsku, angielsku czy japońsku? Tak, oczywiście, je okay, jest dowolność. Dobra, dobra okay. no to odliczam. Trzy, Raz, dwa, no. jeden. Dobra. Kaguya Hime, Pompoko, Only Yesterday, e, Rodzinka Yamadów, Makowe Wzgórza, Spirit Away, e, Ruchomy Zamek Hauru, Podniebna Poszta Kiki, Monononke Hime, e, Morze, Pszczółka Maja, Muminki, e, Jejku, się zgubiłem teraz. E, o, e, Wilcze Dzieci, miraj Bell. E, pff, a, dobra. Kod Death Note, Atak Tytanów. E, pff, jejku. E, Tengen Toppa, Guren Lagan, Katanagari, Bakuman, Violet Evergarden. E, bakemonogatari e, pff, One Punch Man, Cowboy Bipop. E, Toki Ogól, Zombieland Saga, Nomad Megalobox. Hmm. Kurde. Stop. A, Erwik, dobra. <laughs> e, Ale to tak no, dziwnie, ci... w sensie, bo to tak przychodzą, i nagle tak jest zanik. I już przychodzą. No, no to mówię, to jest kwestia tego, że to miało być jak najbardziej niepewne dla was, że nie wiecie czego się spodziewać i ja też specjalnie tak z ostatniego pytania nagle przychodzę do tej zabawy, żebyście nie mogli się w żaden sposób przygotować mentalnie, ale chyba, znaczy znowu to powiem nie wiem, bo dopiero w montażu się okaże chyba możesz mieć tutaj szansę na pierwsze miejsce bo szybko dużo wymieniałeś, mam wrażenie mhm. no tak, ten no, ale te przerwy były denerwujące, bo musiałem się zastanowić co mówić dobra to co? No, kończymy te, ten wywiad. Powiem to, co do każdego pewnie się pojawi za jakieś dwa miesiące. Także tak, ewentualnie <laughs> zobaczysz. Ewentualnie też podeślę. Chyba będę bo to pytał będzie o tytuły, czy normalnie? No? Aha, bo to będzie normalnie no. na tym głównym kanale animedi. Je jeszcze nie wiem. Jeszcze a, okay. nie wiem. Bo, bo okay, okay. Nie wiem, czy to żyje, czy, czy rzeczywiście to będzie na animedi Jeżeli będzie na animedi to na, na głównym kanale, a jeżeli... Nie na Anime, bo w żaden sposób nie ożyję. Jeszcze bym się dogadywał z tymi, co tam są. To ewentualnie mm. wrzucę na swój kanał. nie? Aha. Także mm -hmm. y, będzie miał to jakiś tam większy zasięg, pewnie. Mm -hmm. A okay, no. no. a z kim już przeprowadzałeś? Z, z wszystkimi oprócz spychaj i wodka. A, okej. Okay, I okay. Nie, nie ma Oliona, bo Olion, y, no on jakby znikł z internetu nagle, nie? Także mm -hmm. nie miałem jak się z nim skontaktować. Mm -hmm. Nawet z Kanisem udało mi się. Bo kiedyś a, pisaliśmy no. z sobą, nie? Że napisano na niego na mało Tak, tak, tak. No, i no, udało no, się. Okej, okay, okej. Okay. No to super. No, no ale, dobra. tym, ale jeśli chodzi o pytania, to akurat pytania o amatorna się w sumie nie spodziewałem. a o ale... sens życia, tak? Znaczy, no w sumie nie, no w sumie tego też egzystencjalnych się nie pytałem. Ja nie pytałem, nie spodziewałem też. No, ja ci powiem, że, że, że też nie planowałem tego. Ja y, miałem problem, bo dla każdego chciałem jakieś personalne pytanie dać, tylko hmm. znowu y, miałem tutaj problem u ciebie, nie miałem nic i to pytanie wyszło w zasadzie po rozmowie z Ksołką. Później też gadałem z Ksashi i ona nie powiedziała tego wprost, ale domyślałem się, że, że, że o tą samą sytuację chodziło niesmaczną. Y Dziwniło mnie, że, że nie zareagowałeś. Mówisz, że jesteś łagodny i, i, i tak to wygląda. Uznałeś, no. że dogadali się, więc. Ale nie no to wiesz. No jestem w stanie i, to zrozumieć. Ten, y, jak to się mówi? Y, jak już, Bo to już rozumiem, teraz już jesteśmy poza wywiadem, no nie? Jeszcze nie. Aha. Jeszcze nie podżegnaliśmy się. Więc jak chcesz, A, możemy się pożegnać i porozmawiamy po. Okej, okay, okej. Okay. To, to do widzenia. A no, to do widzenia.